wizyta w Poznaniu, więc nie będę opowiadał od samego początku, chociaż zawsze warto zaczynać od początku. Tylko zacząłbym od końca, czyli od tych ostatnich książek, które, jak te wszystkie, które staram się pisać, pokazują tą niewidoczną rzeczywistość wokół nas, która, jak twierdzę, ma dużo większy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, niż mogłoby się wydawać. Choć często nie jest widoczna dla nas, ale ma wpływ na to, jak wygląda nasze życie tak naprawdę, jak funkcjonujemy. Proszę Państwa, chciałem opowiedzieć o tej rzeczywistości poprzez pryzmat dwóch ostatnich książek. O generale Petelickim, Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego i króciutko o książce Ksiądz, przyjacielu księdza Jerzego Popiełuszki, księdzu Stanisławie Małkowskim. Myślę sobie, że zwłaszcza ta pierwsza postać dla niektórych z Państwa może być bliska, bo księdza Stanisława Małkowskiego znają nieliczni. Nie zna tak wiele osób oczywiście, jak znało generała Petelickiego, ale pytanie, czy znało generała Petelickiego. Oczywiście nazwisko jest znane wszystkim, ale czy tak naprawdę jest ta postać Państwu znana? Kiedy ja myślę o generale Petelickim, to myślę sobie o... Nie, dziękuję. Kiedy myślę o generale Petelickim, to myślę sobie o historii nawróconego łotra. Pamiętam, jakim dla mnie było zaskoczeniem, pewnego rodzaju doświadczeniem, gdy jako młody człowiek, nie pamiętam już kiedy to było, ale pamiętam, co wtedy czułem, gdy dowiedziałem się, że tak naprawdę bez względu na to, na jakim etapie naszego życia jesteśmy, to możemy to życie zmienić. Że nawet jeżeli z tego życia nie jesteśmy dumni, jest ono powodem do wstydu, a nie dumy, to nigdy nie jest za późno, żeby próbować coś z tym życiem zrobić. Bez względu na to, czy zostało nam lat wiele, czy zostało nam kilka minut, jak nawrócony Łotr, który w ostatnich momentach swojego życia próbował w jakiś sposób żałować za to, co robił. W jakiejś mierze ta historia przypomniała mi się, kiedy odkrywałem tę nieznaną Państwu, zakładam, prawdę o generale Sławomirze Petelickim, który nie jest Państwu postacią znaną taką, jaką był w rzeczywistości, a nie jest znaną, bo nie może być. Wszystkie dotychczasowe książki dotyczące generała były książkami pisanymi w sposób nieodpowiadający prawdzie. Więc skąd my to wiemy? Ja i Tomasz Budzyński, który jest cichym współautorem tej książki. Wiemy to stąd, że jako pierwsi zapoznaliśmy się z tajnymi materiałami, które były dotąd w zbiorze zastrzeżonym przed Tomkiem Budzyńskim, majorem ABW, moim kolegą, z którym napisałem tę książkę. Nie zapoznał się z tymi materiałami literalnie nikt. Był pierwszą osobą, która się z tymi materiałami zapoznała. Drugą część wiedzy to wiedza z prokuratury, która prowadziła śledztwo w sprawie śmierci generała Petelickiego. Nawet ta prokuratura w tej rzeczywistości odmówiła nam wglądu do akt tej sprawy. Dostaliśmy takie stustronicowe pismo, które wyglądało mniej więcej tak. Opis zwłok generała Petelickiego, po czym pusta kartka. Opis broni generała Petelickiego, po czym pusta kartka. I tak kartka po kartce. 100 pustych kartek, tak jakby prokuratura z nas zakpiła. Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zwróciliśmy się w tej rzeczywistości, która jest dziś, jest to może troszkę łatwiejsze, zwróciliśmy się do bardzo ważnej osoby, nie mogę podać jej nazwiska, bo tak żeśmy ustalili z tą osobą, by pomogła nam, że nam chodzi tylko o prawdę, że chcemy tej książce pokazać prawdę, o nic więcej. Ta osoba uznała nasze racje i jak gdyby z mocy swojego stanowiska nacisnęła na prokuraturę okręgową w Warszawie, która została zmuszona do wydania nam dokumentów, których ze wszystkich sił wydać nam nie chciała. Innymi słowy, gdy ktoś z Państwa zapozna się z tą książką, to zobaczy tam dokumenty śledztwa dotyczącego śmierci generała Petelickiego, których przed czytelnikami tej książki znowu nie widział dokładnie nikt. Dokładnie nikt. Trzecia część wiedzy, którą zdobyliśmy, która jest zawarta w tej książce, to wiedza z Agencji Wywiadu. Wiele osób nam w tym pomagało. Czwarta wreszcie to koledzy majora Tomasza Budzyńskiego, który był kiedyś szefem delegatury ABW w Lublinie, a dzisiaj jest współautorem tych moich książek i któremu w tej pracy pomogła dość duża grupa oficerów ABW. Innymi słowy, pokazuję Państwu, skąd jest nasza wiedza w tej książce. Jaka jest to wiedza, to za chwilkę o tym opowiem. Natomiast jeszcze parę zdań, jak doszło w ogóle do napisania tej książki. W roku 2012 zwróciła się do mnie Agnieszka Petelicka, wdowa po generale Petelickim,
po przeczytaniu książki Z mocy bezprawia, mówiąc, że jest po przeczytaniu mojej pierwszej, tej właśnie książki i chciałaby, abym napisał podobną o jej mężu, mówiąc, zabili mi męża. Ja wtedy miałem na głowie inne sprawy, bo miałem mnóstwo procesów karnych i cywilnych. Marzyłem tylko o tym, żeby z tego wszystkiego się wybronić. Tak naprawdę wstawałem dopiero z kolan i ta propozycja, czy też prośba Agnieszki Petelickiej była dla mnie troszkę trudnością. Dlatego, no, widząc jej determinację, nie odmówiłem jej, ale powiedziałem, że to może potrwać długo. Nie zmartwiło mnie jednak, gdy dwa miesiące później przyszła i powiedziała, że prosi, żeby zaniechać tych prac. Nie tłumaczyła się nawet. Ja miałem dużo na głowie Komorowskiego, WSI, całą masę prokuratorów. To Państwo być może wiecie, zakończyło się dla mnie wszystko już dobrze. Natomiast to był bardzo długi 8-letni marsz, bo wszystkie procesy, które się zakończyły, zakończyły się wyrokami prawomocnie uniewinniającymi we wszystkich możliwych instancjach. Łatwo to powiedzieć, trochę trudniej było przejść tą drogę. Jeden proces jeszcze nade mną wisi, ale to jest jak dym po pożarze z pomówienia pułkownika WSI Aleksandra Lichockiego, ale tą historią się już nie przejmuję. Jak ktoś miał 20 kilka procesów, wszystkie zakończyły się w sposób dobry, no to już tak naprawdę tym ostatnim to jest już w zasadzie takie pokłosie tamtej historii. Innymi słowy, nie martwiłem się, że Agnieszka Petelicka nie chce tej pracy, bo nie bardzo miałem nawet na nią czas i siły. W roku 2015 odzyskałem kontakt z kolegą, o którym Państwu powiedziałem, majorem ABW, który jedyny człowiek ze służb specjalnych, o którym mówię z imienia i nazwiska, o większości moich informatorów czy współpracowników nie mówię, bo oni sobie tego nie życzą. Tomasz Budzyński był jedynym, który się zgodził, a to dlatego, że połączy nas wspólny trudny los, o którym piszę w swoich książkach i o którym mówię publicznie od kilku lat. W 2015 roku pisaliśmy więc już te książki razem. I wtedy Agnieszka Petelicka wróciła, mówiąc: niech pan jednak napisze tę książkę. Napiszcie panowie, wiedziała, że już nie jestem sam, tylko z Tomkiem Budzyńskim. Napiszcie tę książkę, dlatego że to mnie nurtuje. Boję się tej książki, bo nie wiem, do czego tam dojdziecie, ale jednocześnie nie mogę żyć dalej w tym kłamstwie, nie mogę żyć w niewiedzy, jak zamordowano mi męża. Nie znam wielu faktów z jego życia, tym bardziej nie wiem, jak naprawdę zginął, a chciałabym to wiedzieć. Wzięliśmy się więc do pracy, wykonaliśmy tak zwany research, wiele osób zaczęło nam pomagać. Znowu minęło kilka miesięcy, jak Agnieszka Petelicka powiedziała: zostawcie tę książkę, bo ja mam dzieci. No cóż, wtedy jakby w decydującą fazę wchodziła moja historia, moje boje z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim i parę innych rzeczy. Więc powiedzieliśmy Agnieszce Petelickiej tylko tyle: pani Agnieszko, jeżeli pani będzie chciała naprawdę, żebyśmy się tą sprawą zajęli, to wtedy proszę nam o tym powiedzieć, ale jeżeli pani nie jest co do tego przekonana, to po prostu proszę już nie mówić. I niech pani wie jedno, że jeżeli się zajmiemy tą pracą, to na zasadzie poszły konie po betonie. Nie na zasadzie, że piszemy książkę na zlecenie, tylko na zasadzie prawdy, bo jeżeli mamy ją pisać, to tylko taka praca ma sens. Napiszemy od początku do końca to, odkryliśmy, bez względu na to, jaka ta prawda będzie, no bo prawda jest jaka jest, nie wolno tutaj relatywizować. Więc niech pani wróci, jeżeli pani na pewno będzie chciała tej książki. Ale jak już pani powie, że tak, to już tak i już się nie zatrzymamy. Dobrze, niech tak będzie. W listopadzie 2016 roku Agnieszka Petelicka wraca po raz kolejny, mówiąc: chcę tej książki. Zaprasza nas na opłatek do jednostki GROM na ulicę Czerniakowską w Warszawie, gdzie miało spotkanie ponad 100 byłych i aktualnych żołnierzy jednostki. Zapytała, czy nas to interesuje. Tak, interesuje. No to w takim układzie piszcie panowie tę książkę. Ja rzeczywiście chcę znać tę prawdę. Przedstawiła nas przed frontem żołnierzy GROM, powiedziała: koledzy mojego męża, podwładni mojego męża, to panowie, którzy będą pisać prawdę o jego życiu i śmierci, tę być może nieznaną wielu, pomóżcie ze wszystkich sił, jeśli tylko możecie. I tak się to zaczęło. Myśmy ogłosili to, że byliśmy na opłatku w jednostce GROM, że zostaliśmy poproszeni o napisanie takiej książki, piszemy ją i już się nie zatrzymamy. Czekaliśmy, co będzie dalej. Nie czekaliśmy długo, bo 3 miesiące później Agnieszka Petelicka znowu wróciła, mówiąc: zostawcie tę książkę. Ale powiedzieliśmy tym razem: pani Agnieszko, już to jest w tym momencie niemożliwe. Ogłosiliśmy to publicznie, wspiera nas kilkadziesiąt osób z różnych miejsc. Nie możemy tego zatrzymać. Tomek Budzyński zapytał, kto panią przestraszył, kto z panią rozmawiał. Spojrzała w ziemię, minuta ciszy, nie odpowiedziała. Tomasz powiedział: pani Agnieszko,
Pani chce tej prawdy bez względu na to, jak ona jest, bo Pani by nie wracała do nas 3 razy, gdyby Pani jej nie chciała. Pani nie musi w tym być. My się już tym zajęliśmy i my to zrobimy. Dobrze, zróbcie to do samego końca. Niech to się skończy. Poznajmy tę prawdę. No i tak wyglądały kulisy tej historii. Proszę Państwa, jaka jest to prawda? Funkcjonujemy w takim świecie, w którym operujemy pewnymi skrótami myślowymi, dlatego że zestaw informacji, które docierają do nas każdego dnia, jest tak olbrzymi, że żeby w tym wszystkim się nie pogubić, musimy operować takimi skrótami myślowymi. Ja pamiętam, jako student psychologii, dawno, dawno temu, jedną z moich lektur była taka książka Roberta Cialdiniego, który tam opisuje o wywieraniu wpływu na ludzi, który opisuje pewną historię swojej przyjaciółki, która miała sklep, bodajże, o ile pamiętam, na Manhattanie, sklep bardzo słabo prosperujący, świetne figurki, świetnie zrobione, nawiązujące symboliką do Nowego Jorku, Statua Wolności, czy jakieś tam inne tego typu elementy. Bardzo ładnie wykonane, sklep w świetnym miejscu, bardzo tanie, wokół mnóstwo turystów z całego świata, zamożnych często ludzi, a jednak ten sklep upadał, bo nikt nie chciał tego kupować. I ona nie bardzo rozumiała, dlaczego tak się dzieje, poprosiła swojego przyjaciela, profesora Cialdiniego, by pomógł jej to wyjaśnić. On się zastanowił, pomyślał, powiedział, że powinna kilkukrotnie zwiększyć ceny tych figurek i rzeczywiście one zaczęły sprzedawać się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Zadziałał po prostu mechanizm, taki prosty skrót myślowy, którym my często się posługujemy, ale nie zdajemy sobie sprawy, że operujemy takimi skrótami. W tym akurat wypadku był to skrót: niska cena równa się niska jakość, wysoka cena równa się wysoka jakość. To jest skrót jeden z tysięcy, jakimi operujemy każdego dnia. Te skróty są często mylące. Oczywiście musiały zadziałać inne zmienne, żeby ten skrót zadziałał. Musieli być ci zamożni turyści, dobrze usytuowany sklep i tak dalej. Na tym przykładzie Państwu próbuję pokazać, że wokół nas jest mnóstwo takich skrótów myślowych. Jeden z nich dotyczy generała Petelickiego, bo zakładam, że jeżeli ktoś z Państwa w ogóle pamięta, myślę, że wiele osób pamięta w tym gronie generała Petelickiego, to myśli sobie: Petelicki równa się jednostka Grom. Tymczasem jednostka Grom była drobnym epizodem w życiu generała Petelickiego, który miał życie skupione zupełnie w innym miejscu. Jeżeli Państwo pamiętacie, może ktoś czytał książki generała Petelickiego, twórcy jednostki Grom, jeżeli ktoś oglądał z nim programy czy jego publikacje, to Państwo wiecie, że on bardzo często odnosił się do żołnierza, do swojego ojca, który miał być żołnierzem Armii Krajowej, odnosił się do wartości patriotycznych, do konserwatywnych poglądów. Mówił właśnie o tym, że jego ojciec i on sam zawsze szli pod prąd. No taki człowiek z charakterem, człowiek z twardym kręgosłupem. W dokumentach, o których Państwu powiedzieliśmy, w relacjach, w tych wszystkich różnych tajnych historiach, do których dotarliśmy, o których Państwu powiedziałem na wstępie, jest inna historia, historia prawdziwa. Te dokumenty przez dziesiątki lat były opatrzone klauzulą tajemnicy najwyższej tajności. Jeżeli ojciec generała Sławomira Petelickiego miał coś wspólnego z AK, to tyle, że zwalczał Armię Krajową. Został zrzucony tutaj do Polski przez sowiecką jednostkę, której zadaniem była nie walka z Niemcami, tylko walka z Armią Krajową. Od samego początku PRL-u generał, wtedy jeszcze młody, dziecko, Sławek Petelicki, dorastał w luksusie. O ile w tamtych czasach w ogóle można mówić o luksusie, ale byli przecież ludzie, którym niczego nie brakowało, nawet wtedy, w tej powojennej rzeczywistości. Jeżeli byli tacy ludzie, to byli to tacy ludzie jak rodzina Sławomira Petelickiego, która utrzymała na początku nowe mieszkanie na Mokotowie, a potem bardzo szybko luksusowy apartament w Łazienkach naprzeciwko Łazienek Warszawskich. W otoczeniu sami sąsiedzi, generałowie sowieccy i polscy, ten szczyt nomenklatury. Niczego im w tamtym czasie nie brakowało. Dorastał w takim otoczeniu. Gdy troszkę dorósł, zamarzyłby iść na prawo, ale nie miał dość wiedzy i talentu, nie zdał egzaminu, ale od czego tata, bardzo ważny przedstawiciel wywiadu PRL i od czego jego koledzy generałowie, jedna wizyta u rektora i jednym skokiem przeskoczył wszystkich konkurentów. Był studentem prawa. Nie szło na tym prawie. Komis za komisem, bez przerwy relegowany z uczelni. Tym razem już nikt nawet nie chodził do rektora czy dziekana. Wzywano rektora czy dziekana, który szybko zrozumiał, jeden czy drugi, że ten student jest na szczególnych prawach. Skończył to prawo. Zamarzył sobie, by iść do wywiadu, tak jak jego ojciec. No ale jak tutaj iść do wywiadu, jeżeli nie zna się słowa w języku angielskim? Został wysłany na kurs MSW, za który nie płacił, tylko jemu płacono.
3 lata uczy się języka angielskiego, ale nie ma do tego talentu, nie jest w stanie się nauczyć tego języka. Zamieszczamy w książce jego świadectwo, same oceny, 3 mniej, widać, że jest przeciągany na siłę, żeby ten kurs skończył. Kończy go, mnóstwo tam ocen, 3 mniej, chyba 2 pełne trójki. Kończy ten kurs, wybiera sobie miejsce, gdzie będzie chciał pracować w tym wywiadzie. Najlepsze z możliwych, oczywiście Stany Zjednoczone, Nowy Jork. Zostaje więc wysłany do tego Nowego Jorku, do rezydentury nowojorskiej, ale kompletnie sobie nie radzi. Kompromituje się raz za razem, podobnie jak jego kolega Czempiński, który później w swoich książkach opisuje, jakim był bohaterem i czego tam nie dokonał. Żeby Państwu pokazać jeden z przykładów, jak działał PRL-owski wywiad przeciwko najlepszej kontrwywiadowczej służbie świata, jaką było FBI. Są tam opisane pewne historie w tych dokumentach, że biorą na przykład na spotkanie z pewnymi ludźmi sprzęt nagrywający wielkości magnetofonu Grundig. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był kiedyś taki magnetofon, wielki taki magnetofon, i to miał być sprzęt nagrywający. Kiedy ten sprzęt się zepsuł, wystąpiono o drugi, okazało się, że drugiego nie ma. Tak działał PRL-owski wywiad w zderzeniu z najlepszą służbą kontrwywiadowczą świata FBI. Petelicki nawet na tym tle odstaje od reszty. Kompromituje się raz za razem, bo przecież jak ma być dobrym kadrowym oficerem wywiadu, skoro nie zna angielskiego, nie jest w stanie zwerbować nikogo. Mimo to po kilku miesiącach rezydent wywiadu, także rzekomy dyplomata, bo oczywiście Petelicki był tam pod przykryciem dyplomatycznym, zostaje wysłany, wysyła pismo do centrali w Warszawie, że Petelickiego trzeba zabrać, bo oficer wywiadu z niego żaden. Ale z centrali przychodzi odpowiedź, że prędzej ten rezydent wróci do Polski niż Petelicki, ma tak potężnych protektorów. Siedzi sobie w tych Stanach Zjednoczonych przez 7 lat, można powiedzieć 7 lat wakacji, niczego tam w zasadzie nie jest w stanie osiągnąć. Dlaczego zatem tam siedzi? No bo w Polsce przeciętny Polak zarabia wtedy kilkanaście dolarów, a on jako kadrowy oficer wywiadu kilka tysięcy dolarów. Opływa w luksusach, niczego mu nie brakuje. Więc siedzi sobie w tych Stanach Zjednoczonych, od czasu do czasu próbuje coś zrobić, ale bezskutecznie. Koniec jego kariery jako wywiadowcy następuje wtedy, gdy zbliża się do Zbigniewa Brzezińskiego, który był doradcą prezydenta Cartera. Amerykanie wtedy mają dość, pokazują, że ten człowiek to jest żaden dyplomata, tylko to jest kadrowy oficer wywiadu. Petelicki zostaje spalony i w cudzysłowie oczywiście zdekonspirowany i zostaje wysłany do Polski. Wybiera sobie inną służbę pseudodyplomatyczną, czyli Londyn, ale Brytyjczycy go nie chcą, bo wiedzą, że to jest szpieg. Chcą go za to Szwedzi. Dlaczego go chcą? Dlatego, że uznają, że będzie łatwy do przewerbowania. Może nawet nie tyle Szwedzi, co Brytyjczycy na terenie Szwecji. Dlatego, że Petelicki w tamtym czasie przeżywa głęboki kryzys. Bardzo dużo pije, wszczyna awantury. Podczas jednej z nich z policją krzyczy wręcz, że nic mi nie zrobicie, bo ja jestem polskim szpiegiem. To jest absolutna kompromitacja. Centrala w Warszawie wzywa go i mówi, że albo weźmie się w garść, albo zostanie tu karnie wysłany. Próbuje się wziąć w garść i tak to trwa do roku 89. Zakładam, że zupełnie inna historia generała Petelickiego niż ta, którą Państwo znacie. W 89 roku przychodzi ta niby nowa rzeczywistość. To może nie była zmiana, tylko delikatna zamiana, jak pokazał czas, ale on wie, że jego kariera wywiadowcy tak naprawdę się kończy. I co będzie dalej? I wtedy przypomina sobie, że jako młody chłopiec siadał na kolanach u przyjaciela ojca, człowieka o nazwisku Rozłubilski, człowieka, który w roku 89 był już generałem i uznanym przez wielu za takiego świetnego specjalistę od służb specjalnych. Rozłubilski wcześniej był razem z ojcem Petelickiego, zwalczał Armię Krajową, to był ten straszny, ta jego straszna przeszłość, natomiast później, w późniejszym okresie okazało się, że jest dobrym żołnierzem, bo dowodził jednostką powietrzno-desantową w Krakowie i zwykli żołnierze go kochali, dlatego że on rzeczywiście potrafił do nich dotrzeć, gdy na przykład dochodziło do wypadków śmiertelnych podczas skoków spadochronowych, a w tamtych czasach zdarzało się to bardzo często, to on zawsze po takim wydarzeniu pierwszy skakał na spadochronie i nakazywał wszystkim swoim podwładnym, wszystkim oficerom skakać. To było takie jakby uczczenie zwykłego szeregowca. Miał takie zwykłe, dobre podejście do każdego młodego, nawet szeregowego żołnierza. Żołnierze to widzieli i go bardzo cenili. W roku 82 doszło do zajęcia polskiej ambasady w Bernie przez 4 Polaków.
Kiszczak chciał wtedy wysłać, generał Kiszczak chciał wtedy wysłać jakąś jednostkę z Polski, która by odbiła tę ambasadę, ale Szwajcarzy postanowili wykorzystać tę sytuację i sami dokonali odbicia, bo zależało im na zdobyciu aktywów tej ambasady, czyli przejęli wszystkie dokumenty tej ambasady. To był taki moment, w którym Kiszczak postanowił, że trzeba zbudować dobrą jednostkę specjalną, która w takich sytuacjach będzie interweniować i będzie sobie radzić. I to zadanie przydzielono generałowi Rozubilskiemu. Więc on od roku 82 pracuje nad tą jednostką i gdy w roku 89 przychodzi do niego Sławomir Petelicki, którego on znał od dziecka Petelickiego, bo młody Sławek, mały Sławek Petelicki siadał u niego na kolanach i słuchał, jak to jest skakać na spadochronie, jak to, jakie to są wspaniałe wojska, wojska powietrzno-desantowe. Więc przychodzi do niego Petelicki, nie bardzo wiedząc, co zrobić z resztą swojego życia, a Rozubilski mu wtedy wyciąga świetne takie opracowane tomiszcze, nad którym pracował od wielu, wielu lat, od roku 82 i mówi, ja już jestem starym człowiekiem, możesz to wziąć. Innymi słowy, znowu ktoś zza Petelickiego zrobił całą pracę, bo to tomiszcze to jest to, jak powinna wyglądać świetna, nowoczesna jednostka specjalna, która mogłaby zajmować się właśnie takimi specjalnymi operacjami. Tam jest wszystko, jak powinno wyglądać szkolenie, jaka powinna być broń. No, bardzo dobra praca Rozubilskiego. Petelicki bierze ją jako swoją i przedstawia nowym decydentom, którzy rządzą Polską. Mamy rok 1990. Ponieważ praca jest doskonale przygotowana, zostaje zaakceptowana i tak powstaje jednostka GROM. I to jest rzeczywiście to miejsce, gdzie Sławomir Petelicki odnajduje się. Bo jak był beznadziejnym kadrowym oficerem wywiadu, wywiadowca, no to wiadomo, ktoś taki, kto musi prowadzić różne gry operacyjne, tak jak szachista, przewidywać na kilka ruchów naprzód, coś wytworzyć, żeby to wyskoczyło zupełnie gdzieś indziej, umieć prowadzić takie różne rozmowy, no, mieć szereg umiejętności, których Petelicki kompletnie nie miał. Tak tu okazuje się, jest w tym miejscu, w którym być powinien. Jest świetnym oficerem, żołnierze go kochają, stwarza przy pomocy Brytyjczyków i Amerykanów świetną jednostkę, która na Haiti, gdy doszło do przewrotu wojskowego, ma najwyższe notowania u Amerykanów, sam zostaje odznaczony najwyższym odznaczeniem amerykańskim. Jednostka GROM uznawana jest za lepszą nawet niż tego typu jednostki amerykańskie. Ale ten okres trwa bardzo krótko, bo w 1995 roku Petelicki odchodzi z tej jednostki, pierwsze problemy polityczne. Potem na chwilę wraca w 1997, ale wtedy koordynator do spraw służb specjalnych, pan Pałubicki, mówi: ja nie chcę mieć u siebie byłych esbeków. I go wyrzuca. Wtedy Petelicki w takim emocjonalnym wywiadzie mówi: jakiś facet w brudnym swetrze nie będzie mi mówił, kim ja jestem i co mam robić. I wraca do tego świata, z którego wyszedł, czyli do świata tych różnych pogrobowców PRL-u. Ma świetne relacje z generałem Dukaczewskim, z szefem WSI, przyjaźni się z Leszkiem Millerem, wchodzi w różne mętne interesy, zostaje zatrudniony przez taką firmę doradczą Ernst Young, gdzie jego rola polega na tym, że gdy trzeba załatwić jakiś duży kontrakt, to on, mając takich przyjaciół jak Dukaczewski, Miller czy wielu innych, jest w stanie przeforsować w zasadzie każdy kontrakt. Zarabia potężne pieniądze w spółce Pol Aqua, to taka spółka, która budowała na przykład Stadion Narodowy w Warszawie, najdroższy stadion piłkarski świata, za który przepłacono dwukrotnie. Można by było wybudować ten stadion za połowę ceny, no ale wtedy nie byłoby tej nadwyżki, którą można się podzielić, te drobne kilkaset milionów złotych. Innymi słowy, generał Petelicki świetnie pływa w tej mętnej wodzie, zarabia miliony, kupuje sobie apartament w Warszawie za 2 miliony złotych. Nie wychodzi z okienka telewizora, jestem zapraszany do różnych programów, gdzie opowiada zarówno o służbach specjalnych, jak i o kobiecej modzie. Jest mnóstwo takich osób w telewizji, które Państwo możecie oglądać, które nie mają nic do powiedzenia, a jak ich zapytać, to powiedzą na każdy temat. Petelicki jest jedną z takich postaci. Można powiedzieć, że nie ma tygodnia, żeby nie brylował na okładkach Super Expressu, czy Faktu, czy innych gazet. Staje się, jak to mówimy dzisiaj, celebrytą. Takim człowiekiem, który nie wiadomo na czym się zna, ale jest chętnie przywoływany przez różne gazety i po prostu jest, bo jest, tak? Zarabia miliony, jest znany, rozpoznawalny, zna świetnie śmietankę III RP, przyjaźni się z całą tą wielchuszką III RP. I tak to trwa do 10 kwietnia 2010 roku. I wtedy następuje coś takiego, co na gruncie logiki jest niewytłumaczalne i co trudno w ogóle wyjaśnić. Jego przyjaciel, z którym ja też się znam, koleguję, Romek Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej,
A połączyło nas może to z Robkiem Szeremietiewem, że mieliśmy obydwaj kłopoty przez tego samego człowieka, czyli przez Bronisława Komorowskiego. Jego przyjaciel mówi, że z nim stało się coś niesamowitego, że zmienił się jak zadotniczka czarodziejskiej różdżki. Człowiek, który wszystko, całe swoje życie, dorobek swojego życia, karierę, rozpoznawalność, nie powiem sławę, ale rozpoznawalność, pieniądze, wszystko zawdzięczał temu światu, nagle występuje przeciwko światu, z którego się wywodzi, którego był częścią i mówi: premier Tusk powinien odejść, odpowiada za śmierć pary prezydenckiej i dowództwa. Ci, którzy doprowadzili do tych zaniedbań, powinni stanąć przed sądem. Ujawnia SMS-a Tuska, który nakazywał, aby całą winę zwalać na generała Błasika, który jakoby wszedł do kokpitu pilotów i naciskał, aby oni lądowali w Smoleńsku wbrew możliwościom i wbrew logice. Występuje przeciwko Tuskowi, jawnie mówi, że to była zbrodnia, to co zrobiono w Smoleńsku. Występuje przeciwko światu, którego był częścią. Takim ludziom jak Romkowi Szeremietiewowi mówi: ja mam dosyć życia w kłamstwie. Całe moje życie to było ugarstwo. Było coś, czego tak naprawdę nie było, to była jakaś kreacja. Człowiek dochodzi do takiego punktu, w którym chciałby wreszcie zacząć mówić prawdę. Tak przynajmniej relacjonuje mi to Romek Szeremietiew. Innymi słowy, coś się z tym człowiekiem dzieje, przychodzi jakąś przemianę. Gdy wstępował do wywiadu, w ankiecie napisał, że w wieku 12 lat zrozumiał, że Boga nie ma, ludzie go sobie wymyślili. Tymczasem nagle się okazuje, że on do tego Boga wraca, zaczyna o nim mówić. Przychodzi przemianę, można powiedzieć, we wszystkich możliwych aspektach. Wypowiada wojnę światu, z którego wyrósł, ale ten świat wypowiada wojnę jemu. Oczywiście znika z okienek telewizorów, znika z gazet. Zostaje wyrzucony z firmy Ernest Young, no bo przecież gdy był przyjacielem Millera, Duka Czeskiego i wielu innych, no to był przydatny. Kiedy jest ich wrogiem, to jest tylko obciążeniem. Ale wcale nie jest tak, jak później pisano po jego śmierci, że nie miał perspektyw. Przeciwnie, zgłaszają się do niego Amerykanie i proponują mu pewien biznesowy projekt, pewien think tank dotyczący gazu łupkowego. Ma innymi słowy pewne plany na przyszłość. Świat, z którego wyrósł i któremu zawdzięczał wszystko, którego był częścią, nie jest już jego światem. Wypowiedział mu wojnę, ale wcale nie jest tak, że jest człowiekiem bez perspektyw. Ale jednocześnie ma świadomość, że uruchomił niewidzialne moce i zaczyna się o siebie bać. Może nawet nie tyle o siebie, co o swoich bliskich. Mówi o tym swoim przyjaciołom, że gdyby mu się coś stało, to żeby wszyscy wiedzieli, że na pewno nie będzie to za jego przyczyną. Że on sobie nic by nie zrobił, że kocha swoją żonę, że kocha swoje dzieci, że widzi przed sobą przyszłość. Mówi do Szeremietiewa i do wielu innych: jeżeli coś mi się stanie, to nie uwierzcie w to, że zrobiłem to sam. Na pewno bym czegoś takiego nie zrobił. Nie rozstaje się z bronią. Jednocześnie mówi: mam coś takiego, co jest moją polisą na życie. Nie jestem samobójcą. Jeżeli coś mi się stanie, to wypłynie na światło dzienne i zmiecie pół sceny politycznej w tym kraju. Innymi słowy, rzeczywiście tak jakby miał jiś atut. I ten atut był takim jego zabezpieczeniem. 6 tygodni przed śmiercią spotyka się z Szeremietiewem, spotykali się często na kawie, sobie rozmawiali i mówi: ja nie wiem, czy będę mógł to trzymać. Być może powinienem to ujawnić szybciej niż sądziłem, dlatego że sytuacja maksymalnie przyspieszyła. Nie, Szeremietiew tylko pyta, o co chodzi, ale nie chce powiedzieć. Mówi: niedługo coś ujawnię i zobaczysz, co się stanie, zobaczysz, jak wiele osób będzie miało problemy, bo ja byłem częścią tego świata, ja mam o tym świecie olbrzymią wiedzę. Ja nagrywałem różne rzeczy, mam olbrzymią wiedzę i zobaczę, że za chwilę wydarzenia nabiorą błyskawicznego tempa. Nie nabierają, bo 16 czerwca 2012 roku, kiedy cała Polska czeka na mecz Polska-Czechy, Petelicki, jak wiadomo, ginie. Państwo pamiętacie to wrzenie, ta atmosfera narastania, takiego oczekiwania na Euro 2012. Później, kiedy już to Euro się rozpoczyna, wcześniej budowa autostrad, stadionów, na początku mecz Polska-Grecja, potem Polska-Rosja, wreszcie decydujący mecz Polska-Czechy, który ma zdecydować o tym, czy Polska przejdzie do kolejnej fazy eliminacyjnej. Na ten mecz czeka cała Polska. Mecz ten obejrzy tego dnia 16 milionów widzów, to jest absolutny rekord. Można powiedzieć, że 16 milionów Polaków skupiło się na tym właśnie meczu, chyba większość, zdecydowana większość osób dorosłych. Tego dnia skupiona była na meczu. I właśnie tego dnia, kilka godzin przed meczem Polska-Czechy, który obejrzy 16 milionów widzów, żona Petelickiego prosi, by zjechał po wodę, bo do obiadu. On zjeżdża w tym apartamentowcu, gdzie mieszkali, mieli tam taki schowek, 3 samochody i przy tych samochodach taki schowek. Zjeżdża po wodę i w miejscu, gdzie nie sięga monitoring, ginie.
jakoby strzelił do siebie. Proszę Państwa, no nie będę tutaj opowiadał o szczegółach tego, co, kto będzie zainteresowany. Znajdzie w książce o szczegółach, jak było prowadzone to śledztwo. Ale ja się nie dziwię prokuraturze okręgowej w Warszawie, że ukryła to, co zrobiła z tym śledztwem, bo to jest historia, która przebiła nawet absurdalność historii śmierci Andrzeja Lepera. Mnie się wydawało, kiedy rok temu pisaliśmy z Tomkiem Budzyńskim książkę o śmierci Lepera, że nic nie jest w stanie przebić tej historii. Bo według prokuratury okręgowej w Warszawie tej samej Andrzej Leper jakoby miał umrzeć w ten sposób, że wziął krzesło, zamiast to krzesło do łazienki, na tym krześle stojąc, założył pętlę na szyję, ale pomyślał, że no cóż, nie wytarł ucisków palców z tego krzesła ani z tej pętli, wyciera je bardzo skrupulatnie. Kiedy nie ma już tych ucisków palców, myśli, no ociski palców wytarte, pora umierać, odkopuje nogą krzesło i w ten sposób ginie. Tak miała wyglądać według prokuratury śmierć Lepera, no bo jak inaczej wyjaśnić to, że Andrzej Leper zaniósł to krzesło, założył pętlę na szyję, ale ani na krześle, ani na pętli nie ujawniono ani jednego odcisku jego palców, a nie miał rękawiczek. Nie da się tego wyjaśnić w inny sposób niż w taki, że ktoś te odciski wytarł, a jeżeli było to samobójstwo, no to musiałby to zrobić Leper. Człowiek w najważniejszym momencie swojego życia, jak wiadomo, moment śmierci jest najważniejszym momentem życia, gdy za chwilę za progiem czeka wieczność i wszystko zostawiamy za sobą. To, co tutaj było, jakby przestaje być istotne, bo przed nami cała wieczność. Największą troską Lepera w tym momencie miało być wycieranie odcisków palców. Tak to przedstawiła prokuratura. No to idąc tym torem, Sławomir Petelicki przebił Andrzeja Lepera, bo według prokuratury strzelił do siebie w prawą skroń, szkopuł w tym, że na pistolecie nie ujawniono ani jednego odcisku palca. Znowu. Policjanci z Komendy Stołecznej zrobili dwie ekspertyzy. Ten sam czas od momentu badania do momentu, od momentu śmierci do momentu badania, co u Petelickiego. Ta sama temperatura, ta sama broń, dokładnie zachowane te same warunki. Za każdym razem ujawniono dziesiątki odcisków palców. Na kurku, na spuście, na kolbie, na zamku. Mnóstwo odcisków palców. Jak to zatem możliwe, że na broni Sławomira Petelickiego nie ujawniono ani jednego odcisku palca? Jeżeli popełnił samobójstwo, jak chce prokuratura, i jeżeli nie było na miejscu śmierci absolutnie nikogo, jak chce prokuratura, to jak wyjaśnić to, że nie było tam ani jednego odcisku palca? Pytaliśmy o to prokuratorów w prokuraturze okręgowej. Prokurator, który nam to relacjonował, odpowiedział w bardzo prosty sposób. Nie wiem. Po prostu. Nie wiem. Proszę Państwa, jedyny logiczny, jeżeli było to samobójstwo, no to jedyne logiczne wytłumaczenie byłoby takie, że Sławomir Petelicki zastrzelił się, a następnie będąc martwym wytarł odciski palców. Bo jeżeli tam nie było nikogo innego, a było to samobójstwo, innego wytłumaczenia nie ma. Oczywiście jest to absurd. W śledztwie znaleźliśmy materiały wskazujące na to, że świadkowie po pierwsze słyszeli kilka strzałów, dwa strzały, a nie jeden strzał. Zobaczycie Państwo, mógłbym opowiadać o tym elemencie, do ilu doszło tam zaniedbań, do ilu takich sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Powtórzenie historii z Andrzejem Leperem, któremu sekcję zwłok przebadano go, choć śmierć była w piątek, dopiero w poniedziałek. Tu śmierć nastąpiła w sobotę, ale znów zadbano, by minęło bardzo dużo czasu. Sekcji dokonano dopiero w poniedziałek, po południu w poniedziałek. Minęło prawie 48 godzin od śmierci. Gdy wiadomo, że po kilkunastu godzinach nie ma już substancji w krwi, jeżeli był czymś odurzony albo uśpiony, to już tego się nigdy nie dowiemy, dlatego że po kilkunastu godzinach na przykład znika pawulon z krwi człowieka, a tutaj kilkadziesiąt godzin od śmierci. Dopiero wtedy dokonano sekcję, w poniedziałkowe popołudnie. Proszę Państwa, znajdziecie, kto będzie zainteresowany. W tych materiałach mnóstwo tego typu sytuacji, gdzie na przykład biegły stwierdza, że w punktach to wylicza. Taki jeden przykład, jeden z wielu, że Sławomir Petelicki, że nie wie, że śmierć nastąpiła i on tam wylicza, punkt A, albo na skutek strzału z broni generała Petelickiego, punkt B, znaczy punkt A, że strzał nastąpi z broni generała Petelickiego, punkt B, że za spust pociągnął Sławomir Petelicki. Punkt C, że śmierć nastąpiła z innej broni, dokładnie takiej samej jak
Sławomira Petelickiego, której w Polsce jest zarejestrowanych około 10 tysięcy egzemplarzy. Innymi słowy, biegły stwierdza, że jest takie samo prawdopodobieństwo, że śmierć Petelickiego nastąpiła na skutek strzału z jego broni, jak z każdej innej broni, która była tego typu bronią, jest takie samo prawdopodobieństwo jak to, że on pociągnął za spust sam, jak i to, że za spust pociągnął ktoś inny, i wylicza to wszystko z takim samym prawdopodobieństwem, że nie jest w stanie ocenić ani jeden, ani drugi biegły. Tymczasem co z tego bierze prokuratura? Ma tam 6 punktów. Wszystkie równie prawdopodobne. Prokuratura wybiera sobie jeden i stwierdza, że biegły stwierdził, że Sławomir Petelicki zastrzelił się z tej broni i sam pociągnął za spust. Kiedy jest jeszcze 5 innych możliwości i według biegłych wszystkie dokładnie tak samo prawdopodobne. Innymi słowy, próbuję Państwu pokazać, że kto będzie zainteresowany, to znajdziecie w tych dokumentach informację, że prokuratura wybierała sobie z tych materiałów i z ekspertyz biegłych dokładnie to, co pasowało do z góry przyjętej tezy. Czyli przyjmujemy, że było samobójstwo. Jeżeli jest 6 możliwości uznanych przez biegłych, to wybieramy dokładnie tę jedną, która nam pasuje do z góry przyjętej tezy. Tak się w Polsce prowadzi śledztwa. Teraz Państwo popatrzcie, jeżeli w sprawie śmierci tak znanego człowieka, jakim był szef jednostki GROM, tak prowadzono śledztwo, nie byli jacy prokuratorzy, bo prokuratorzy prokuratury okręgowej w Warszawie, to możecie sobie Państwo tylko wyobrazić, jak prowadzi się śledztwa w wielu innych sprawach, mniej znanych osób czy postaci wręcz anonimowych. Proszę Państwa, Sławomir Petelicki nie popełnił samobójstwa i to jest bardzo łatwe do wykazania. Myśmy to wykazali ze 100% pewnością, że to jest w dokumentach prokuratorskich, z których jednoznacznie wynika, że ktoś mu pomógł w pożegnaniu się z tym światem. Myśmy z Tomkiem Budzyńskim narysowali tło, podobnie jak w przypadku śmierci Andrzeja Lepera. Pytanie teraz, czy tym, którzy rządzą naszym krajem, decydentom, prokuratorom, ale przede wszystkim decydentom, starczy dość odwagi i woli politycznej, by tę sprawę dokończyć, by tę sprawę pointować. Ja chcę wierzyć, że tak. To nie jest proste. Pytałem moich kolegów PR-owców, dlaczego takie sprawy jak historia Komorowskiego, do którego jest wiele dowodów, że dawno temu powinien siedzieć na ławie oskarżonych i to nie jednej. Dlaczego takie sprawy jak śmierć Andrzeja Lepera, gdzie absolutnie nie ma żadnych wątpliwości, że zginął dlatego, że miał nagrania dotyczące gazowego przeglądu stulecia, a tutaj bardzo duża rola dwóch byłych premierów, Tuska i Pawlaka, którzy nam zgotowali ten bandycki przestępczy kontrakt. Dlaczego takie historie jak Petelickiego, jak generała Papały, wielu, wielu innych, dlaczego one nie mają swojej puenty? Dlaczego wciąż musimy na to czekać? W tylu obszarach się ta rzeczywistość zmienia, ale akurat w tym obszarze stoi w miejscu. Moi koledzy PR-owcy z takiej dużej firmy toruńskiej doradczej SS Music, Remigiusz Trawiński, Wojciech Zaguła, tłumaczą, doradzali kiedyś parze, odpowiadali za wizerunek świętej pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich, a dzisiaj wspierają Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. Oni mi to tłumaczą tak. Wyobraź sobie ten skowyt od Berlina po Alaskę, gdyby Komorowskiego zakuto w kajdanki, gdyby Tuska zakuto w kajdanki, czy Pawlaka. No przecież przy tym, w tej atmosferze, jaka jest wokół Polski, przy tej nagonce, otwarcie na tym etapie kolejnych frontów, to jest już tak naprawdę być może koniec. To nie ma na to sił. Że trzeba na to poczekać, że na początku reforma sądownictwa, zmiana konstytucji, przygotowanie podłoża. Chciałoby się, żebyśmy wszyscy byli równi wobec prawa, ale to jest pewnego rodzaju marzenie, na przykład moje, by nie było świętych krów, tylko by wszyscy byli równi. Mówiąc szczerze, do mnie te argumenty trafiają tak sobie. No, chciałbym żyć w kraju, w którym sprawiedliwość nie jest martwa jak dinozaury. Ale moi koledzy mówią racjonalnie, tłumaczą mi, dlaczego takie sprawy nie są na razie dotykane. Uspokajając jednakowo, że będą. Tylko trzeba przygotować podłoże, bo to nie jest być może nawet na jedną kadencję, to być może jest co najmniej na dwie kadencje. No cóż, no, pozostaje mi wierzyć, że mówią prawdę, że rzeczywiście tak się stanie. My z Tomkiem Budzyńskim nie mamy takich zahamowań. Jak coś wiemy i wiemy, że jesteśmy w stanie udowodnić, to Państwu to pokazujemy, piszemy i mówimy. A tutaj nie ulega żadnych wątpliwości, że zarówno Andrzej Leper, jak i Petelicki byli zamordowani. Jak ktoś zapozna się z książką Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera, to nie będzie miał wątpliwości, że został zamordowany. Jak ktoś zapozna się z książką Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego, też nie będzie miał wątpliwości, że został zamordowany. Kilka miesięcy temu zgłosił się do mnie Tomasz Sekielski, dziennikarz, który ma w telewizji Focus taki program Odkłamuje to, nie spiskowe, czy coś takiego.
Zgłosił się do mnie, bo mówi, że zapoznał się z książką o śmierci Andrzeja Lepera i to wszystko mu się daje tak niesamowite, niezwykłe, ale że aż on nie dowierza. Porozmawialiśmy, ją tam udzieliłem wypowiedzi i on wziął tę książkę i starał się dotrzeć do wszystkich osób, które tam w tej książce opisaliśmy. Pokazaliśmy pewne kontakty Lepera na Ukrainie, on pojechał nawet na Ukrainę, dotarł do tych osób, po czym udziela wywiadu Gazecie Wyborczej i Gazeta Wyborcza go pyta właśnie w taki prześmiewczy sposób o książkę Sumnińskiego, a on mówi, że tu się nie ma co śmiać, bo w tej książce jest prawda i tylko prawda, że on dotarł do tych wszystkich osób, do tych wszystkich miejsc, postaci i nie znajduje tutaj słabych punktów. Jego program był zrobiony po to, by odkłamać teorie spiskowe. Na zasadzie jest teoria spiskowa, on robi program, żeby pokazać, że to tylko teoria spiskowa, a nie fakty. Tymczasem objechał wszystkie elementy pokazane w tej książce, dotarł do postaci, do której myśmy dotarli wcześniej i nagle odkrywa, że rzeczywiście myśmy w tej książce podali same fakty. Żadnych teorii, tylko wyłącznie fakty. Fakty to wiadomo coś takiego, co nie wymaga interpretacji, bo fakty są, jakie są. Innymi słowy, nawet człowiek, który wyszedł od pełnej negacji tej książki, kiedy sprawdził wszystko, co myśmy w tej książce podali, na końcu doszedł do tego samego wniosku, co my, że Andrzej Leper nie popełnił samobójstwa, czyli że ktoś go po prostu zamordował. Czyli nawet taki sceptyk, z którym ja się nie przyjaźnię, bo to nie jest żaden mój kolega, i który był od początku nastawiony bardzo negatywnie do tej książki, na końcu dochodzi do takich samych wniosków jak my i o tym mówi. Podobnie wygląda historia ze śmiercią Sławomira Petelickiego. Proszę Państwa, oczywiście nie będę opowiadał o wszystkich szczegółach, no bo tutaj bym Państwa zamęczył, a chciałbym jeszcze parę zdań powiedzieć o drugiej książce, która miała premierę całkiem niedawno, no bo w październiku. Ta książka o generale Petelickim miała premierę kilka dni temu, od kilku dni jest w Empikach i księgarniach, a oficjalną premierę ma dopiero w piątek w warszawskim kinie Wisła na Żoliborzu. Jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę i możliwość, to serdecznie oczywiście zapraszamy, bo tam wynajęliśmy taką wielką salę na ponad 500 osób z udziałem Tomka Budzyńskiego, majora ABW i jeszcze kilku innych osób, także no myślę, że może to być ciekawe spotkanie. Więc zapraszam, jak ktoś będzie miał ochotę. No, przy tych pociągach, jakie dziś jeżdżą, to chyba nie jest tak daleko. Natomiast jest inna historia, która miała już swoją premierę. Historia księdza Stanisława Małkowskiego. On także będzie tego dnia w kinie Wisła w piątek o 18. Druga książka, Ksiądz. Historia zawierzenia silniejszego niż nienawiść i śmierć. Spróbuję tak w telegraficznym skrócie, bo Państwa troszkę przetrzymałem, a chciałbym, żebyście Państwo zadali pytania, jeżeli takowe macie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o księdza Stanisława Małkowskiego, to ja pamiętam taką postać, jako młody człowiek, 15-latek, mieszkałem przy kościele świętego księdza Jerzego Popiełuszki, przy kościele świętego Stanisława Kostki i zapamiętałem, że tych dwóch księży to byli księża niemal nierozłączni, ksiądz Jerzy Popiełuszko i ksiądz Małkowski, gdzieś tam zawsze razem. W pewnym momencie jednego mordują, a drugi znika. Mówiono wtedy wokół tego kościoła, ludzie skupieni wokół kościoła, że został odsunięty dlatego, by nie spotkał go ten sam los, co księdza Popiełuszkę, że można, być może tak samo mógłby zginąć. Przyjęto to więc, że to było dla jego ochrony. Ja zrozumiałem, jak wyglądała prawda, kiedy zapoznałem się z dokumentacją sprawy Kryptonim Godot, którą zamieszczam w książce o księdzu Stanisławie Małkowskim. Były dwie wielkie operacje w latach 80. dotyczące księży. Pierwsza kryptonim Popiel dotycząca księdza Popiełuszki, druga kryptonim Godot dotyczący księdza Małkowskiego. Do każdej z nich zaangażowano kilkudziesięciu oficerów SB i setki, nawet nie dziesiątki, tylko setki tajnych informatorów, żeby tych dwóch księży, przyjaciół, niszczyć. Jednego zamordowano, drugiego zesłano na banicję. Bo co się okazało? Z tych dokumentów, które zamieszczam w książce, kto będzie chciał, to zobaczy, że ksiądz Stanisław Małkowski po śmierci księdza Popiełuszki zostaje wysłany do odprawiania wyłącznie mszy pogrzebowych na Wólkę Węglową. To taki cmentarz w Warszawie, nekropolia, gdzie spoczywa kilkaset tysięcy osób. Bez prawa głoszenia kazań gdziekolwiek indziej niż tylko tam. Mija rok 89. Wydawałoby się, że nawet jeżeli to było dla ochrony księdza Małkowskiego,
to przecież przychodzi ta podobno wolna Polska, pewien czas się kończy, bohaterowie, a ksiądz Małkowski niewątpliwie był bohaterem, wielokrotnie wzywany do Pałacu Mostowskich, wielokrotnie groził mu areszt, podsłuchiwany, inwigilowany, prześladowany na wszystkie możliwe sposoby. W tych dokumentach, jak ktoś będzie zainteresowany, to znajdziecie Państwo, jak SB niszczyła ludzi. Ileż tam jest słów w rodzaju zainspirować, by ludzie uwierzyli, że jest czynnym homoseksualistą, wytworzyć taką atmosferę, że jest człowiekiem chorym psychicznie, jakieś tam inne materiały wskazujące na to, że malwersuje pieniądze, czyli ksiądz czynny homoseksualista, malwersant pieniędzy, chory psychicznie, no takie niszczenie reputacji na wszystkich możliwych poziomach, na wszystkie możliwe sposoby, przez agenturę SB umieszczoną w kościele, przez tak zwane autorytety moralne, jakkolwiek by się dało. I taki był los księdza Małkowskiego przez lata 80. po śmierci jego przyjaciela księdza Popiełuszki. Wydaje się, że przychodzi rok 89, tego typu działaniom jest kres. Coś się skończyło, jest coś nowego. Ale ksiądz Małkowski dalej jest na Wólce Węglowej i dalej ma zakaz głoszenia mszy świętych poza cmentarzem. Poza kościołem położonym przy cmentarzu. Dlaczego? Odpowiedź znalazłem w tych materiałach, bo okazało się, że kto wysłał księdza Małkowskiego na Wólkę Węglową? Generał Kiszczak wpadł na ten pomysł. Przy pomocy księdza biskupa Romaniuka przedstawia ten pomysł księdzu prymasowi Glempowi, a on go wysyła na tą Wólkę Węglową bez prawa głoszenia kazań gdziekolwiek indziej. Innymi słowy, generał Kiszczak wymyślił, a ksiądz prymas zrealizował. Mijają więc lata 90. Ksiądz Małkowski dalej jest na tej Wólce Węglowej. Umiera generał Kiszczak, umiera też ksiądz prymas, a on dalej tam jest. Jest rok 2017, gdzie jest dzisiaj ksiądz Stanisław Małkowski. Może odprawiać msze święte wyłącznie na Wólce Węglowej w archidiecezji warszawskiej, bez prawa głoszenia ich gdziekolwiek indziej. Ale okazuje się, że granice archidiecezji warszawskiej są bardzo szerokie. Bo kiedy byliśmy na przykład w Wielkiej Brytanii na zaproszenie księży, jeden w pewnym momencie patrzy na sufit, jakby sprawdzał, czy nie zwali mu się na głowę, drugi lustruje czubki swoich butów, trzeci patrzy z takim zamglonym wzrokiem, gdzie tam aż wydawało się, że ma łzy w oczach, mówi: zaprosiliśmy tu księdza na trzy msze do Southampton, Londynu i Cambridge, nie będzie żadnej mszy, nie będzie żadnego spotkania, nie będzie niczego, bo ksiądz kardynał Nycz wysłał pismo do księdza rektora misji katolickiej Stanisława Wylęczka, że księdzu nie wolno. Innymi słowy, archidiecezja warszawska, jak się okazuje, sięga do Wielkiej Brytanii. Ja dzwonię do sekretarza i pytam, dlaczego nie wolno? Czy ksiądz się niemoralnie prowadzi? Czy jest suspendowany? Nie jest. Czy macie do niego jakieś zarzuty? Czy, nie wiem, nie przestrzega jakichś procedur kanonicznych? Nie, o niczym takim nam nie wiadomo. No to odpowiadam, to już teraz wiem, dlaczego zakazujecie mu odprawiania mszy świętych. To oczywiście było ironiczne z mojej strony. Dlaczego? Dlatego, że są ludzie, którzy głoszą zawsze prawdę, a prawda kosztuje. Ksiądz Stanisław Małkowski jest właśnie takim człowiekiem. Wiem, że bywał w Poznaniu, jeżeli Państwo kiedyś będziecie, on Wam tego nie powie, bo jest to człowiek nad wyraz skromny. Człowiek, który gdyby tu był, to by mnie cały czas strofował: Wojtku, nie buduj mi pomników za życia. No, ale go nie ma. Jest w tej chwili w szpitalu, mam nadzieję, że jutro wyjdzie z tego szpitala, bo takie były wstępne plany po operacji, więc mogę mówić tak, jak jest naprawdę. Proszę Państwa, kiedy poznałem księdza Stanisława Małkowskiego, nie rozumiałem, jak to możliwe, że taki kapłan, mając taką historię, taką bohaterską kartę, równą karcie księdza Jerzego Popiełuszki, z tą różnicą, że ksiądz Jerzy zapłacił życiem, a ksiądz Małkowski ciągłym prześladowaniem. Jak to możliwe, że mając taką kartę, nie ma ani jednej parafii w Warszawie, w której on mógłby zamieszkać? Mieszka kątem u swojej matki na Saskiej Kępie, jeździ trzema autobusami przez całą Warszawę z Saskiej Kępy na tą Wólkę Węglową, półtorej godziny w jedną stronę, często po to, by pojechać się dowiedzieć, że dzisiaj nie ma żadnego pogrzebu, albo się pojedzie w jedną stronę, pojedzie w drugą, dostaje telefon, że ma jechać jeszcze raz, gdzie mu jego przełożony przyjaciel księdza kardynała Kazimierza Nycza mówi: jutro ksiądz ma przyjść na ósmą. Tak jakby nie można tego powiedzieć przez telefon. Chodzi o takie umęczenie. Dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, jest mnóstwo niestety spraw nierozwiązanych, które nie mają swojej puenty. Żeby to wyjaśnić, to opowiem tylko na jednym przykładzie. Gdybyście Państwo zaprosili tutaj rok temu księdza Tomasza Kaczmarka, postulatora procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, to mógłby Wam powiedzieć to, co powiedział w tygodniku Niedziela, albo co powiedział w jednym programie radiowym, że Wojciech Sumiński, prokurator Andrzej Witkowski, ten, który prowadził śledztwo w sprawie śmierci księdza Popiełuszki, to ludzie, którzy szukają sensacji.
że ci ludzie, szukając tej sensacji, doprowadzą do tego, że nie będzie kanonizacji księdza Popiełuszki. Skąd wiem, żeby tak powiedział? No bo to powiedział w tygodniku Niedziela. Andrzej Witkowski, kiedy to słyszał, zagryzał wargi i mówił: nic nie mów, ja też nic nie powiem. Choć wiedział, dlaczego ksiądz Tomasz Kaczmarek to mówi. I ja też wiedziałem, ale Andrzej mnie o to poprosił, więc milczałem. Ale świetny krakowski dziennikarz, mój kolega Piotr Klitka, tak się nazywa, nie milczał. I w lutym tego roku opublikował dokumenty, z których wynika, że ksiądz Tomasz Kaczmarek, ten ksiądz, który wynosił księdza Popiełuszkę na ołtarze, był agentem SB. Proszę Państwa, jest mnóstwo tego typu historii i gdy to wyszło na światło dzienne, oczywiście został odsunięty od procesu kanonizacyjnego, bo miał dalej ten proces prowadzić. Jest mnóstwo tego typu historii w Kościele i poza Kościołem, nierozwiązanych spraw, o których opinia publiczna nie wie. Dlaczego ktoś mówi pewne rzeczy, nie mając pojęcia, jakie tam są podskórne więzi, różne smycze, różne sznurki. To jest troszkę tak, jakbyście Państwo widzieli gdzieś daleko duży balon. Widzicie ten balon, ale nie widzicie sznurka, który prowadzi do tego balonu, a już na pewno nie widzicie ręki, która trzyma ten sznurek. Jest mnóstwo w naszej rzeczywistości takich sznurków, których nie widać, takich rąk, które nie widać, a widać tylko balon. Proszę Państwa, te historie niestety mają często dużo większe przełożenie na naszą rzeczywistość, niż nam by się mogło wydawać. To jest temat sam w sobie. Jak będą jakieś pytania w tym zakresie, to ja oczywiście spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Innymi słowy, próbuję Państwu pokazać, gdzie leży problem ludzi prawdy, takich jak ksiądz Stanisław Małkowski, który niczego nie chce od tego świata, bo cały swój skarb lokował w niebie, który jest człowiekiem wolnym i dlatego mówi zawsze prawdę każdemu. Bez względu na to, czy ktoś się nazywa Bronisław Komorowski, czy też nazywa się ksiądz kardynał Nycz. Bo kiedy ten pierwszy mówił, że jest za in vitro i za aborcją, publicznie to powiedział w jednym z wywiadów, a następnego dnia w telewizji TVP Info przystąpił do Komunii Świętej, której udzielał mu kardynał Nycz, jego przyjaciel, bo może Państwo tego nie wiecie, że Komorowski i Nycz to koledzy per Kazik, per Bronek. Żadne panie prezydencie, żadne księże kardynale. To ksiądz Małkowski publicznie powiedział, że to jest świętokradztwo. Jeżeli ktoś publicznie mówi, że jest za aborcją, a jest jeszcze do tego prezydentem Polski, to nie wolno mu przystępować do Komunii Świętej, jeżeli tego publicznie nie odwoła. Tymczasem kardynał Nycz udzieli mu tej komunii przed kamerą, tak? Szabła transmitowana w TVP Info i ksiądz Małkowski to publicznie powiedział. To nie powinno mieć miejsca. Innymi słowy, nie patrzy na to, kto mówi, kto coś robi, tylko po prostu, czy jest to dobre, czy jest to złe, czy jest to prawdziwe, czy nie. A takim ludziom oczywiście, tacy ludzie oczywiście nigdy kariery nie zrobią, księdzu Małkowskiemu nigdy na tym nie zależało, ale takim ludziom też oczywiście nie jest łatwo. I takim ludziom dorabia się gębę, niszczy reputację, umila życie na tysiąc różnych sposobów. Ja nie dowiedziałbym się tego wszystkiego, tych różnych strasznych, często bardzo przykrych historii, na przykład takiej, jednej z wielu. Nie dowiedziałbym się od księdza Małkowskiego, gdyby nie to, że odbyłem z nim mnóstwo podróży po całym świecie, po Stanach, po Kanadzie, po Europie, po Polsce, gdzie mieliśmy okazję, może nawet nie setki, a tysiące godzin rozmawiać ze sobą i gdzieś tam mimochodem jakieś jedno zdanie, drugie i te zdania zaczęły się łączyć takie kropeczki, i tak mi powstał pewien obraz, bo ksiądz Małkowski się nie skarży. On ilekroć gdzieś tam niesie ten swój krzyż, to niesie absolutnie w ciszy, w pokorze, nie uskarża się na nic. Nawet usprawiedliwia tego typu ludzi, mówiąc, nikomu nie zaszkodziło tutaj na ziemi odrobinę czyśćca. A jaki to jest czyściec? Któregoś razu ksiądz Małkowski do mnie dzwoni i mówi, że jego podopieczny pobił go. Kto to jest jego podopieczny? Jeżeli ten człowiek, jeżeli ksiądz Staś ma jakiś tam grosz, to wydaje te pieniądze na robienie paczek dla więźniów, albo jeździ po zakładach karnych po całej Polsce, opiekuje się kilkuset więźniami, ludźmi, którymi często nikt się nie opiekuje, którzy popełnili błąd, a może szereg błędów, ale może chcieliby zacząć życie na nowo. Każdy ma prawo do drugiej szansy, ale jak to zacząć życie na nowo, jak nie ma domu, nie ma często już żony, nie ma rodziny, nie ma pracy, co taki człowiek ma ze sobą zrobić? Więc wie, że jest takie miejsce na Saskiej Kępie w Warszawie, gdzie można przyjść, uzyskać nocleg, a nawet tygodniami mieszkać, dopóki gdzieś tam nie znajdzie jakiegoś podłoża do dalszego życia. I takich ludzi jest kilkuset, takich więźniów, którymi ksiądz Małkowski się opiekuje, gdzie przyjmuje ich w swoim domu i jakoś tam próbuje im pomóc znaleźć start.
Któregoś razu dzwoni do mnie w 2014 roku, mówiąc, że jego podopieczny go pobił, zabrał mu pieniądze, groził śmiercią, przyłożył nóż do gardła. Pyta mnie, co mam robić. Ja mówię, ksiądz pyta, co robić? No oczywiście zadzwonić na policję. A on mi mówi, no dobrze, ale jak mam zadzwonić na policję? Przecież policja tego nieszczęśnika złapie. No mówię, no mam nadzieję, że go złapie. No ale wiesz co, ci więźniowie mnie trochę lubią, więc jak go złapią, to pójdzie do więzienia, a w tym więzieniu może go spotkać zły los za to, co mi zrobił. I mnie ręce opadły, bo sobie pomyślałem w tym momencie i powiedziałem to na głos, no nawet w tym momencie ksiądz nie może 5 minut pomyśleć o sobie, tylko musi myśleć o innych. Nie, ja chyba nie zadzwonię na tą policję, mówi do mnie. Mówię, no to ja zadzwonię. Jak mi ksiądz już zapytał, to ja zadzwonię. Nie, nie, to już lepiej ja zadzwonię, bo ty go przedstawisz w gorszym świetle. Więc rzeczywiście zadzwonił, ja przyjechałem, bo to już była noc, rano, tam był z nim brat. Widzę księdza Małkowskiego, cały posiniaczony, popękana warga, jakieś sińce pod oczami, które jeszcze przez miesiąc były widoczne. Jak zdjął koszulę, to taka jedna wielka miazga. Policja złapała tego człowieka, a prokuratura błyskawicznie umorzyła śledztwo, uznając, że jest słowo przeciwko słowu. Innymi słowy, prokuratura stwierdziła, że nie wie, czy ksiądz Małkowski powiedział prawdę. No bo ksiądz mówi, że ten człowiek go pobił, a ten człowiek mówi, że nie pobił księdza. No więc prokuratura uznaje, że nie ma dowodu winy. Brzmi to absurdalnie, bo wyglądało tak, jakby ksiądz Małkowski po pierwsze pobił się sam, a po drugie jeszcze zwalił winę na Bogu ducha winnego człowieka, nie wiadomo dlaczego. To wygląda kuriozalnie, ale mnie nie było do śmiechu, bo przecież pamiętałem, że w 1984 roku widziałem takie zeznania w śledztwie prokuratora Witkowskiego i kiedy opowiadali świadkowie w tym śledztwie. Jak wracali na przykład z mszy świętych za ojczyznę, przyjaciele księdza Popiełuszki, na przykład pani sędzina Jadwiga Sokół czy inni, im byli napadani przez tak zwanych nieznanych sprawców. Później się okazało, że to byli właśnie recydywiści pod takim protektoratem SB, czyli dawało się im możliwość działania, bezkarność, że mieli napadać na przyjaciół księdza Popiełuszki. Te napady to wyglądają mniej więcej tak, jak mówiła na przykład pani Jadwiga Sokół, że pobili raz, drugi, powiedzieli, jeszcze raz pójdziesz na tą mszę, to cię zgwałcimy, a potem bierzemy się za dzieci. No, jeden, drugi, trzeci się no, bał tak o siebie, o rodzinę i wokół księdza Jerzego zaczęło się robić pusto. Innymi słowy, to była straszna broń. Bandyci, kryminaliści w rękach służb specjalnych, którzy mają immunitet bezkarności. I w roku 2014 ta sytuacja się powtarza dotycząca księdza Małkowskiego. Znowu recydywista i znowu ta bezkarność. Można powiedzieć, tyle się zmieniło, a nic się nie zmieniło, bo przecież jedna rzeczywistość to lata 80., a druga to 2014. 30 lat minęło, ale mechanizmy jakby zostały te same. Ale wiecie Państwo, co w tej historii było najbardziej porażające? Że z archidiecezji warszawskiej nie zadzwonił kompletnie nikt, mimo że tą historię nagłośniliśmy z kolegami dziennikarzami. Było niegłośno o tym pobiciu. A mimo to nawet jednego telefonu, czy nawet jednego pytania, czy księdzu w czymś pomóc, czy ksiądz czegoś potrzebuje, został w tym, jeśli chodzi o swoich przełożonych, kompletnie, absolutnie sam. Proszę Państwa, mnóstwo jest takich epizodów z życia księdza Stanisława, o których mógłbym tutaj opowiadać. No, ale nie chodzi o to, bo liczę, że może Państwo, może ci najbardziej zainteresowani zapoznają się z jego historią. Ja bym chciał, żebyście Państwo, no, byłoby miło, gdybyście Państwo z tej historii zapamiętali choćby to, że z tej takiej może przydługiej mojej opowieści, że generał Sławomir Petelicki był człowiekiem, który całe swoje życie żył w kłamstwie, ale na koniec stał się człowiekiem prawdy. I za tą prawdę, wszystko na to wskazuje, został zamordowany. Z kolei ksiądz Stanisław Małkowski całe życie był człowiekiem prawdy i takim pozostał. I jest jeszcze wśród nas. I tej prawdy broni ze wszystkich sił. Jest jeszcze okazja, mam nadzieję, że będzie okazja, żebyście Państwo kiedyś może tutaj zaprosili księdza Stanisława. Na pewno warto, bo to nie jest postać, to jest postać nietuzinkowa. Ja pamiętam, że w lipcu tego roku, kiedy czytałem taki felieton, który napisał do Gazety Warszawskiej o księdzu Dolindo, który był przez wiele lat prześladowany, represjonowany, a dzisiaj jest w drodze do beatyfikacji. Ksiądz Stanisław Małkowski pisał o nim, a ja sobie myślałem, że to jest tak naprawdę w jakiejś mierze historia księdza Małkowskiego. W jakiejś mierze jest to jego historia, takiego zapomnianego kapłana, odsuniętego na margines, człowieka zmarginalizowanego, przez dziesiątki lat prześladowanego, represjonowanego, najpierw przez SB, a później przez swoich. Ale co jest w tej historii najbardziej niesamowite? Proszę Państwa, wielcy tego świata zamknęli przed nim drzwi.
ale zwykli ludzie go kochają. Kiedy chodzimy od bramy cmentarnej na warszawskich Powązkach do pomnika Gloria Victis, gdzie leżą tysiące powstańców warszawskich, to tam 1 sierpnia musimy dotrzeć o 14, żeby dojść do 17. 250 metrów zajmuje nam 3 godziny. Dlaczego? Dlatego, że co krok zatrzymują nas ludzie. Niech mnie ksiądz pobłogosławi. Jesteśmy z księdzem, kochamy księdza. Niech ksiądz wie, że ksiądz nie jest sam. Nie setki, tysiące ludzi tego dnia na tym cmentarzu prosi księdza o rozmowę, o błogosławieństwo, daje wyrazy wsparcia. Innymi słowy, zwykli ludzie człowieka prawdę naprawdę kochają, choć wielcy zamykają przed nim drzwi. Tak na koniec może jeszcze mała historia o wielkich tego świata, bo tego nie powiedziałem. Wiecie Państwo, co w jego historii mnie też najbardziej uderzyło? Że ten ksiądz jednego już nie ma, bo nie żyje. Miał dwóch takich naprawdę przyjaciół. Jeden to był Lech Kaczyński, a drugi Jarosław Kaczyński. Przyjaźnił się z nimi od wielu, wielu lat, od bardzo wielu lat. Z Jarosławem przyjaźni się do dziś. Jarosław go często odwozi po miesięcznicach smoleńskich do domu, wpada sobie do mamy na herbatę. Jeżeli ma jakieś spotkanie na Nowogrodzkiej w siedzibie PiS i ksiądz Małkowski przyjdzie, to zawsze to spotkanie przerwie i zawsze znajdzie czas na rozmowę z tym kapłanem. Dlaczego? Dlatego, że wie, że to jest prawdziwy człowiek i prawdziwy przyjaciel. A na czym polega prawdziwa przyjaźń w rozumieniu księdza Małkowskiego? Że zawsze każdemu należy mówić prawdę, nawet niewygodną. Kiedy Lech i Jarosław Kaczyńscy nie poparli ustawy o przeciwdziałającej zabijaniu dzieci nienarodzonych, bo są politykami, a politycy to często ludzie wyłącznie praktyczni. Ksiądz Małkowski nie bał się zrugać ich obydwu, mówiąc, że to jest niegodziwe. Mówi do mnie, że Jarosław i Lech to są dobrzy ludzie. Więc ja pytam księdza Stasia, to jak ksiądz wytłumaczy, że dobrzy ludzie nie poparli takiej ustawy? On się tak zamyślił, troszkę posmutniał i mówi, wiesz co, to była zła decyzja dobrych ludzi. To się często zdarza, że nawet dobrzy ludzie popełniają złe decyzje. Ale nie zmienia, mówi to mojego zdania o Jarosławie Kaczyńskim, że to jest uczciwy człowiek i dobry człowiek. Jarosław Kaczyński prawdopodobnie tylko od księdza Małkowskiego przyjmuje krytykę. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek inny polityk czy inny człowiek mógł go rugać, i to zresztą nie tylko w cztery oczy, ale bywa, że także w obecności innych, i żeby Jarosław Kaczyński to w pokorze znosił. Ale od takiego kapłana, który nic nie znaczy, bo to nie jest biskup, kardynał czy ktokolwiek, tak? Jest gdzieś tam w ostatnim szeregu znaczenia. A jednak Jarosław Kaczyński przyjmuje tą krytykę, bo wie, że ma dzisiaj wokół siebie mnóstwo pochlebców, że ma wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy czegoś od niego chcą, bo jest najważniejszym politykiem w Polsce. A ksiądz Małkowski niczego od niego nie chce. I jeżeli coś mówi, to mówi dlatego, że tak trzeba, że w to wierzy, że taka jest po prostu prawda. I teraz ja się zastanawiałem, ilu znam ludzi, czy znam kogokolwiek, kto mając takiego przyjaciela, jak ksiądz Małkowski ma za przyjaciela Jarosława Kaczyńskiego i vice versa, zachowałby się inaczej niż w taki sposób, jak teraz powiem. Ma 73 lata, jest już zmęczonym człowiekiem, poniewieranym. Po ludzku rzecz biorąc, nie ma na tej ziemi kompletnie nic, bo w tym domu, tam gdzie mieszka z mamą, to są tylko książki, w zasadzie nic więcej. Chodzi w starej, połatanej sutannie, a tak naprawdę nie mając nic, ma wszystko. I ma takiego przyjaciela jak najważniejszy polityk w Polsce. Poszedłby do tego Jarosława, powiedział, Jarku, są po imieniu, tyle lat się gdzieś tam tułam, jeżdżę na tą wulkę węglową, półtorej godziny w jedną stronę, już jestem zmęczonym, niemłodym człowiekiem, znajdź mi jakieś ciche, spokojne miejsce, żebym spokojnie sobie dożył. Czy przecież Lech Kaczyński jako prezydent, czy Jarosław Kaczyński jako najważniejszy dziś polityk nie znalazłby księdzu Małkowskiemu takiego miejsca, znalazłby w 10 sekund, bez żadnego problemu. Tylko, że ksiądz Małkowski nigdy o to nie poprosi. Dlatego, że jest człowiekiem pokory, który niczego nie chce od tego świata. Jak Państwo byście do niego przyszli i mieli jakąś prośbę, że trzeba by gdzieś tam coś pomóc, czy ksiądz mógłby zainterweniować u Pana Jarosława, bo coś się wydarzyło. Jeżeli uzna, że trzeba i warto, no to pójdzie i poprosi. Dla Państwa, ale nie dla siebie. To jest właśnie ta różnica. Proszę Państwa, no cóż, no ja mógłbym bardzo dużo opowiadać o księdzu Stanisławie Małkowskim, o naszych podróżach, o różnych historiach, które się wydarzyły, często przykrych, czasami bardzo wesołych, bo jest to człowiek pełen takiej dobroci, takiej naturalnej dobroci i o wielkim poczuciu humoru. Ale już nie będę Państwu zabierał czasu, bo kto będzie zainteresowany, to
myślę, sięgnie do książki. Kto nie, to jest na ten temat też już sporo w internecie. Natomiast zależało mi, żebyście Państwo usłyszeli tę historię. Historię takiego Bożego człowieka, Bożego kapłana, który na pewno teraz wymaga Państwa modlitwy, bo coraz bardziej słabnie na zdrowiu, podupada na zdrowiu w ostatnich miesiącach, coraz częściej jest w szpitalu, także jeżeli mógłbym o coś na koniec poprosić, to właśnie może o taką modlitwę, może nawet nie tutaj, ale gdzieś w domu, w skrytości ducha, także ja może tyle bym powiedział, co chciałem Państwu powiedzieć tak wstępnie, ale oczywiście teraz, jeżeli są jakieś pytania, to ja spróbuję Państwu na te pytania odpowiedzieć, nie tylko z zakresu tych dwóch historii, bo jeżeli macie Państwo jakieś inne dotyczące innych książek czy innych historii, to jeżeli będę potrafił powiedzieć, to Państwu odpowiem. Także jeszcze raz przepraszam za tą zwłokę wynikającą z problemu z parkowaniem i bardzo proszę o pytanie. Proszę bardzo. Ja mam drugie pytanie dotyczące właśnie księdza małopolskiego i zabranianie mu wykonywania praktyk religijnych, co jest skandalem kompletnym. Jaka to jest rola, bo wiadomo, że kardynał Rycz tak samo podszedł jak kiedyś kardynał Glemp. Tak. Tak jakby to krzywdę. Czy w związku z tym mam pytanie, bo ja mam takie informacje, że siostrzenicą kandydata Glempa jest pani Hanna Gewu z Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Warczy, to sprawdza. Nie wiem tego. Uczciwie mówię, że nie wiem tego. Jakbym wiedział, to bym powiedział. Proszę o sprawdzenie, bo takie mam. Że jest siostrzenicą, tak? Siostrzenicą kardynała Glempa. Może dlatego. No ciekawa informacja, ale... Ja nie wiem nawet skąd to wie. W tej chwili trudno mi powiedzieć, bo tych informacji, człowiek ze wszystkich stron dostaje, ale to by wymagało sprawdzenia. No dziękuję, jeżeli tak rzeczywiście jest, to się... Rozumiem. Ale sprawdzę to na pewno. Dziękuję za tę informację. Sprawdzę jej wiarygodność. Także dziękuję. Ja takiej wiedzy nie mam. Proszę bardzo. Ja chciałam właśnie tak tutaj nawiązać do strasznej, że tak powiem, sprawy, jaką zrobiono arcybiskupowi Wielkusowi. No, prawdopodobnie również służby specjalne przygotowywały poletko dla kardynała Nycza, który wiadomo robi co robi. Także mnie się wydaje, warto by również tą sprawę też gdzieś poruszyć, dlaczego tak arcybiskupa Wielkusa wtedy załatwiono. Bali się go w Warszawie. No i jeszcze teraz na świeżo taka jest sprawa śmierci Jerzego Ziobry. Też uważam, że to była śmierć bardzo zagadkowa, bo przyszedł zdrowy, że tak powiem, do szpitala, w ciągu 5 dni umarł. Syn walczy, mam nadzieję, że coś z tej prawdy się dowiemy, ale akurat jak był 5 miesięcy ministrem sprawiedliwości, nagle umarł mój ojciec. No, prawdopodobnie też również chciano osłabić jego jakieś ambicje zawodowe. I trzecia to śmierć pana Filipa Adwenta, gdzie żarówka czekała podobno 1,5 dnia na granicy, żeby w odpowiednim momencie wjechać w jego samochód. Dziękuję. No, proszę Państwa, na takiej historii niewyjaśnionych, takich śmierci zagadkowych, tajemniczych, samobójstw, które nie były samobójstwami, jak nie wiem, dyrektora Krzysztofa Sutora, który strzelał do siebie 3 razy, tego od Fundacji Pro Civili, którą wspierał Komorowski, jak Lepera, jak Petelickiego, jak wielu, wielu innych, Marka Karpia, no mnóstwo jest takich historii. To rzeczywiście wszystko wymagałoby wyjaśnienia, a póki co nie jest wyjaśniane. Ja pamiętam, jakim dla mnie szokiem było na przykład to, co zrobiono z Małgorzatą Wierchowicz, moją koleżanką. To była taka szefowa grupy Generał w Komendzie Głównej Policji, której zadaniem było wyjaśnienie śmierci generała Marka Papały. I stworzono taką specjalną jednostkę w policji. Na jej czele stanęła dzielna policjantka, kobieta Małgorzata Wielchowicz, z którą spotykałem się nawet w moim warszawskim mieszkaniu. Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, kiedy mi powiedziała, że no nie ma tak naprawdę dobrych wieści, bo docierają do niej sygnały, że nie pozwolą jej tego skończyć. Że coś się wokół niej zaczyna dziać, a była blisko, by pokazać, kto stał za zamordowaniem generała Papały. Że był to układ oparty o Edwarda Mazura, znajomego prezydenta Kwaśniewskiego i jego żony Jolanty.
Innymi słowy, już wtedy, a było to w kwietniu 2008 roku, na kilka tygodni przed moim aresztowaniem. Ja zostałem aresztowany 13 maja 2008 roku, a niedługo po mnie Małgorzata Wierchowicz została zaatakowana przez różne media przedstawiające ją jako zdeprawowaną policjantkę, która posługuje się przestępczymi metodami w swoim śledztwie. Została zaszczuta, odsunięta od tego śledztwa, odeszła w policji w atmosferze niesławy, tylko dlatego, że była na ostatniej prostej do pokazania, jak wyglądała prawda o śmierci generała Papały, który wiadomo dzisiaj, jak to śledztwo wygląda, że przekierowano tą sprawę w kierunku pospolitych złodziei samochodowych. Tak? Mnóstwo jest takich historii, które wymagają wyjaśnienia. Ja się zastanawiałem kiedyś, skąd to się bierze. Napisaliśmy z Tomkiem Budzyńskim taką książkę pod tytułem ABW, w której pokazujemy Państwu, gdzie leżą przyczyny tych wszystkich strasznych rzeczy. One leżą w przeszłości nierozwiązanej. Jedna może historia, tak na koniec Państwu powiem, która myślę, że pokaże, bo takich historii mógłbym jak tą, którą teraz opowiem, opowiedzieć znowu dziesiątki, ale to już bym Państwa zamęczył. Historię protestu krakowskich studentów, którzy w 1984 roku, i zaraz do naszej rzeczywistości to dojdę w tej historii, którzy w 1984 roku postanowili zaprotestować przeciwko wprowadzonemu 3 lata wcześniej stanowi wojennemu. Wymyślili sobie, że przedną paski klinowe w autobusach. Taki protest, który ktoś może powiedzieć, że no, śmieszny, nieśmieszny, no ale no, ta, chcieli powiedzieć, pamiętamy, że 3 lata wcześniej prowadzono stan wojenny, to grudzień 1984 rok, przecinają te paski, dyspozytor się szybko orientuje, że taka ilość tej samej awarii to nie jest przypadek, wzywa milicję, ta wzywa SB. Śledztwo dostaje młody porucznik Jerzy Stachowiak, który przystępuje do niego bardzo energicznie, szybko znajduje tych młodych ludzi, poddaje ich śledztwu takiemu, jakiemu nie powstydziliby się jego protoplaści z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jest w tym śledztwie i młoda dziewczyna, którą posadzono na stołku 3 dni, 3 noce bez możliwości udania się do łazienki czy snu. Zrywane paznokcie, no takie bandyckie metody jak w latach 40. czy 50. On się chwali przed tymi młodymi ludźmi. Ci, którzy u mnie nie mają rąk, podpisują zeznania oburącz. I rzeczywiście po 3 dniach ci młodzi ludzie są ludzkimi wrakami. Przyznają się do tego, co zrobili, do tego, czego nie zrobili. Podpisują wszystko. Zostali złamani. Zostali taką plastyczną masą w rękach tego oprawcy. Ale nie dość tego, on śle pisma do sądu, że to są szczególnie niebezpieczni przestępcy i trzeba poddać ich szczególnie przykładnej karze. Sąd skazuje tych młodych ludzi za przecięcie pasków klinowych na kary od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Straszna kara, jak na, zważymy na skalę tego, co zrobili. No przecież przecięcie pasków klinowych to nie jest aż taka zbrodnia, żeby zamykać ludzi na kilka lat w więzieniu. Nie dość tego, śle kolejne pisma do zakładu karnego, by w tym zakładzie karnym poddać ich szczególnie wielkim represjom. I taki człowiek o nazwisku Żaba, uznany za przywódcę tego studenckiego protestu, zostaje zamknięty w więzieniu w celi z recydywistami, gwałcicielami, mordercami. Straż więzienna ma przykazane, że ta cela żyje swoim życiem i nie wnika się w to, co się tam dzieje. Po roku takiego pobytu w tej celi ten człowiek jest ludzkim wrakiem, zostaje zawieziony do szpitala, bo i fizycznie, i psychicznie jest wrakiem. Hospitalizowany jest rok w zwykłym szpitalu, potem w zakładzie psychiatrycznym. Po roku jako tako dochodzi do siebie i wtedy dostaje pismo, że ma jeszcze odbyć karę 4 lat więzienia. No, on ma świadomość, że on tego nie wzniesie. Wjeżdża winem na 10. piętro, skacze i ginie na miejscu. I taki los zgotował temu młodemu człowiekowi młody porucznik SB. Przychodzi Wolna Polska, podobno Wolna Polska, 89 rok. Wydaje się, że takie potwory w ludzkiej skórze nie mają racji bytu w tej Wolnej Polsce. A na pewno nie mają racji bytu w służbach specjalnych. Tymczasem w Urzędzie Ochrony Państwa ten człowiek przechodzi weryfikację, robi błyskawiczną karierę, podobnie w ABW, dochodzi do stanowiska szefa Departamentu Przeciwdziałania Terroryzmowi i kilka lat temu odchodzi na emeryturę, grubo ponad 10 tysięcy, przez nikogo nie niepokojony. Każdemu z Państwa życzę takiej emerytury. Ja opowiedziałem tę historię, by pokazać, że w tej trzeciej RP były w ABW setki Jerzych Stachowiaków, którzy robili taką karierę, ale przecież nie tylko w SB, w prokuraturach, w sądach. Wszędzie tam, gdzie były pieniądze, wszędzie tam, gdzie była władza. Ta nasza rzeczywistość była najeżona tego typu ludźmi. Innymi słowy, jak mogliśmy budować tak naprawdę normalne, wolne państwo,
jeżeli tacy ludzie zajmowali takie stanowiska. Jeżdżę dość często z tymi książkami, które piszę za granicę, bo jak wiadomo, Polaków są dzisiaj miliony poza granicami kraju. Zawsze, ilekroć bym tam nie był, to słyszę, jak wielu z nich chciałoby wrócić do Polski. Nawet kilka dni temu, jak byliśmy na takiej debacie z kilkoma kolegami w Londynie, no mówili dokładnie to samo, że chcieliby wrócić, tylko że no, zostali w zasadzie wygnani, no bo jak żyć, jak budować rodzinę, kiedy nie ma szans na dom, na mieszkanie, na pracę, na jakąkolwiek budowanie jakiejś wspólnoty, więc milionami wyjechali. Ale dlaczego wyjechali? No bo ktoś nam ten los zgotował, tak? Ktoś doprowadził do tego, że były takie fundacje jak ta Pro Civili, gdzie miliardy transferowano na Cypr, a stamtąd do Rosji, do jednej spółki założonej przez byłego wysokiego rangu urzędnika Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, wspierana fundacja przez Bronisława Komorowskiego, ministra obrony narodowej, potem marszałka Sejmu, na koniec prezydenta Polski. Mnóstwo tego typu instytucji. Przed państwem kreowano jakieś wizje, jakichś rzekomych mafii, pruszków i tak dalej. A to nie była żadna mafia, to była zwykła grupa przestępcza, dobrze zorganizowana. Massa przyznał to w debacie, którą odbyliśmy w kwietniu tego roku, jest w internecie ta debata. Zwykła, dobrze zorganizowana grupa bandycka, ale żadna mafia. Wszyscy przywódcy Pruszkowa w PRL byli współpracownikami SB, mieli swoich panów w oficerach SB albo w Wojskowej Służbie Wewnętrznej. Wańka, Skotarczak, te wszystkie tuzy tej wielkiej tak zwanej mafii, to były zwykłe pionki, którym pozwolono zajmować się przestępstwami typu handel narkotykami, prostytucja, napady na tiry, haracze, ale tam, gdzie były naprawdę wielkie pieniądze, to nie wolno im było się już zajmować. Parę razy próbowali, od razu następowały aresztowania, przywracano ich do szeregu. Tam, gdzie były naprawdę wielkie pieniądze, te pieniądze robiono w ciszy, absolutnej ciszy. Mówi się, że wielkie pieniądze robią ciszę. Innymi słowy, Pruszków był przydatny do zastraszania, do niszczenia innych ludzi, do tego, by uwaga opinii publicznej była skierowana na Pruszków, żeby takie bzdety mogły pisać Super Ekspresy, Fakty i inne tego typu media. Pruszków to, Pruszków tamto, a tymczasem prawdziwa mafia robiła wielkie pieniądze w ciszy. Mafia oparta o służby specjalne i o polityków oczywiście, tak? Więc kreowano przed państwem taką rzeczywistość, której ludzie się gubili. Nie rozumieli, dlaczego taki kraj mający tyle bogactw i tak pracowitych ludzi nie może tutaj zatrzymać tych ludzi, tylko milionami muszą wyjeżdżać. No bo ktoś nam to stworzył, że mieliśmy być takim rezerwuarem taniej siły roboczej, tak? Dla kilku innych państw europejskich. Pamiętam, jak kiedyś Wyborcza napisała, nie czytam tego, ale gdzieś mi tam wpadło w internecie, gdzieś tam rzuciłem okiem i była informacja, obwieszczono to z radością, że Polacy, rynek niemiecki jest otwarty, możecie wyjeżdżać. Tak jakby to było coś dobrego. To chyba Frank mówił o tym, że Hans Frank, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której Polacy sami będą wyjeżdżać do Niemiec na ochotnika, nie wysyłani, tylko sami, tak? No w jakiejś mierze, no inna rzeczywistość, nie okupacyjna, ale w jakiejś mierze jego plany się ziściły, tak? Milionami Polacy wyjechali, ileż ludzkich tragedii, ileż rozbitych rodzin, ileż nieszczęść. No, ktoś nam to zgotował, te nierentowne stocznie. Nagle się okazują, że przykrócono złodziejom kurek, miliardy przestały wyciekać i nagle stają się rentowne. Lot miał upadać, nagle okazuje się, że świetnie prosperuje. Miały być jakieś deficyty, nagle się okazuje, że są nadwyżki. Wystarczyło przykręcić śrubkę złodziejom, żeby coś zaczęło się delikatnie poprawiać. To długa droga oczywiście, ale widać już, że w wielu dziedzinach, w wielu elementach gospodarki coś drgnęło, tak? Bo nie ma już tych transferowanych miliardów do rajów podatkowych, na Cypr, czy do Rosji, czy jeszcze gdzieś indziej. No ale oczywiście ta rzeczywistość nie jest tak, że bezpowrotnie minęła, bo przecież tamci ludzie gdzieś są, te zagrabione miliardy gdzieś są. Oni nie zniknęli, oni nie mają dziś tej władzy, ale oni są i tylko czekają na to, by wróciło to, co było, tak? No ale to moglibyśmy bardzo długo o tym opowiadać. Ta pan chyba był pierwszy. Tak, chyba pan. Ja bym chciał zapytać pana, czy pan mógłby określić, nawet uogólniając, kim są ci ludzie, czego oni w tej chwili tak naprawdę bronią? Czy to są korzenie jakiegoś innego narodu, czy po prostu pewnej grupy społecznej, która się powiedzmy rozwinęła po wojnie, może czy wcześniej?
Pytanie jest teraz, czy oni chcą jakby zachować to, co uzyskali, czy jeszcze się rozwinąć? Tak jak zidentyfikować, że będzie się błędno określić? Oj, to jest wie pan, bardzo trudne pytanie. No, ja jako dziennikarz śledczy, ja starałem się pracować na pierwszej linii, to znaczy jak pisałem o Pruszkowie, to starałem się nie tylko zdobywać dokumenty, ale też poznać tych ludzi. Poznałem w zasadzie cały zarząd tak zwanego Pruszkowa. Jak pisałem o WSI, to starałem się wchodzić w te struktury, próbować rozgrywać jednych przeciwko drugim. Później się częstokroć okazywało, że byłem trochę jak harcerz przy zawodowcach, bo to ja miałem swoje plany na budowanie tych, nazwijmy, relacji, a oni mieli swoje, tak? I okazywało się później, że to nie ja jako ogon kręciłem psem, tylko oni próbowali kręcić mną. To długa historia, ilość błędów i różnych trudnych sytuacji, ale mogę powiedzieć na pewno, że starałem się zawsze dotknąć spraw, o których piszę, a nie pisać o czymś, co znam z teorii. Więc poznałem rzeczywiście sporą grupę i gangsterów, i ludzi w WSI. I tak naprawdę to nie umiałbym, mimo tego, że ileś tam lat funkcjonuję na tym rynku dziennikarskim i poznałem całkiem sporą grupę tego typu ludzi, nie umiałbym powiedzieć panu na to pytanie. Pamiętam te różne obrazki z Zaborka koło Białej Podlaskiej, jakże wstrząsające, gdzie powiedzmy w jednym miejscu, w jednym czasie spotykają się ludzie, o których wiedziałem, że są absolutnymi łotrami, ludzie, którzy wiedziałem, że dokonują bardzo poważnych przestępstw. W tym samym czasie, w tym samym miejscu spotykają się z nimi ludzie, o których nie mogę myśleć inaczej, jak tylko tak, że są zacni. No bo na przykład w Zaborku, w jednym miejscu i w tym samym czasie bywali no, ksiądz biskup Dybycz, ksiądz Guć, a jednocześnie bezwzględni bandyci, ludzie WSI, tak? Zaborek to takie niezwykłe miejsce. I zadawałem sobie zawsze pytanie, jak to się dzieje? Wiecie państwo, to jest jak z gotowaniem żaby. To zaraz jeszcze wrócę do pana pytania, bo troszkę od niego odbiegłem. Jak z gotowaniem żaby? No jak na studiach psychologicznych nam pokazywano takie makabryczne doświadczenie w laboratorium, że jak wrzucić żabę do wrzątku, to ona wyskoczy poparzona, ale ocali życie. A jak ją tak podgrzewać na gazie, nie polecam nikomu, ale jakby ktoś chciał, to może spróbować, to ona ugotuje się, bo ona przegapi ten delikatny punkt między życiem a śmiercią. Innymi słowy, takie gotowanie ludzi zacnych przez łotrów, to jest gotowanie żaby. Czyli jakaś jedna przysługa, jakaś druga, na przykład rok 2000 się zbliżał, tak? Potrzeba było jakiegoś pociągu czy autokarów do Rzymu. No to ci ludzie potrafili podstawić 5 pociągów i 500 autokarów, bo mieli wszystkie biura podróży. Na przykład, nie wiem, siostrzenica księdza biskupa szukała pracy. Proszę bardzo, Polska Organizacja Turystyczna, stanowisko wiceprezesa może być? No może być, tak? Jakaś tam przysługa delikatna, potem druga, trzecia i zanim jakiś nieszczęśnik się zorientuje, on już jest na pasku tych ludzi, tak? Którzy potrafią w pewnym momencie przyjść i przypomnieć, że była jakaś przysługa. To trochę tak, jakbyście państwo oglądali Ojca Chrzestnego, tak? Ja nic nie chcę, tylko pamiętaj, że wyrządziłem ci przysługę, tak? I nic od ciebie nie chcę. Ale może kiedyś przyjdę i poproszę ciebie o przysługę. No, te mechanizmy mniej więcej, podobne mechanizmy. Czego ci ludzie mogą chcieć? No, wiecie państwo, coś takiego jak władza i pieniądze, to zdaje się jest coś takiego, czego nigdy ludziom dość. Dla nas zwykłych śmiertelników, jakbyśmy mieli tam pewnie milion, to nie wiedzielibyśmy za bardzo, co z tym zrobić. A dla człowieka, który ma 100 milionów i nie wiem, ulokuje na giełdzie 5 i te 5 straci, to nie jest gotowy wyskoczyć z okna, bo mu się wydaje, że świat się skończył, tak? Jak ma apartament, jak ma dom 1000-metrowy, a sąsiad ma powiedzmy 1100, to on chce mieć 1200. No to są tego rodzaju problemy. Więc nie wiem, co siedzi w głowach do końca tego typu ludzi, ale wiem jedno, patrząc na tych ludzi, których poznałem naprawdę wielu, poznałem to środowisko, że nie ma takich pieniędzy i nie ma takiej władzy, której byłoby mało, gdzie można by powiedzieć dość. Co z tego, że nie są w stanie przejeść tych pieniędzy przez 7 żyć, jak ciągle mało, no to jest taki diabeł. Więc mogę sobie tylko wyobrażać, bo to jest już bardziej opinia niż wiedza dziennikarza śledczego, że dla tego typu ludzi, no a są to ludzie zła, no władza i pieniądze to jest coś, co rzeczywiście ich kręci i oni by tego chcieli bez końca, bez końca. Więc to, że tą władzę stracili,
To, że za tą stratą władzy poszła też utrata pieniędzy, no bo już nie mają tych wieloset milionowych czy miliardowych przetargów, gdzie tam zawsze kapnęło te drobne 100 czy 200 milionów na boku, że to się gdzieś tam ucięło, że ileś tam innych interesów zostało zamrożonych, no że to jest jakiś kłopot, tak, dla nich, jakiś problem. Było tak dobrze i mogło być tak dobrze, jeszcze tyle pięknych interesów było do zrobienia i nagle jest z tym jakiś kłopot. No to trzeba z tym coś zrobić, tak, no i to jedna strona, no a druga strona to pewnie zwykły ludzki strach. No bo jeżeli są gdzieś jakieś tam różne materiały, jeżeli gdzieś tam się posługiwano metodami nacisku i szantażu, robiło zło wielu różnym ludziom i można być może tylko w teorii, ale gdzieś może dociera świadomość, że kto wie, czy nie trzeba będzie gdzieś kiedyś za to odpowiedzieć, tak? Na razie to krzywda im się nie dzieje, bo sił chyba brakuje, tak myślę sobie, decydentom. Natomiast no teoretycznie jakieś tam, teoretyczne na razie tylko, zagrożenie może być, no bo z tej czy z tamtej strony słychać, że to by chciano zrobić, tamto by chciano zrobić, więc no ja myślę, że te dwa mechanizmy, ta zachłanność na pieniądze i władza, często się mówi w takich środowiskach, że liczy się właśnie dla tego typu ludzi tylko władza i pieniądze, reszta to nieistotne dodatki. A z drugiej strony no zwykły ludzki strach, że może gdzieś kiedyś ktoś się o pewne sprawy upomni. Tak myślę, no bo to było bardziej pytanie o opinię, ale myślę sobie, że właśnie te elementy grają. Wiecie Państwo, ja poznałem wielu ludzi. Weźmy na przykład, to może nie jest dobry przykład, ale tak sobie przypominam historię dwóch takich postaci, które poznałem. Jedna to powiedzmy Roman Giertych, tak? Który był kiedyś przez moment moim obrońcą, dopóki się nie zorientowałem, że broni mnie tak, żeby mnie utopić. I mu wypowiedziałem pełnomocnictwo, bo niby mnie bronił, a tak naprawdę to dziwne rzeczy wyczyniał z moją sprawą. Człowiek absolutnie majętny i zamożny, ale nie ma dzisiaj władzy. Nie ma tego nimbu, nie ma tego blichtru. Kiedy był młodym człowiekiem i był wicepremierem, ten świat limuzyn, konferencji prasowych, tego brylowania, tych żołnierzy mierzących się na baczność. Ja patrzę na tego typu ludzi i widzę, jak to ich wciąga. Co z tego, że on jest adwokatem, ma kancelarię na Nowym Świecie i zarabia miliony? Jak on nie ma tego świata, którego dotknął, którego łaknął i chciałby, żeby ten świat wrócił. I pewnie oddałby połowę tego majątku, żeby ten świat wrócił, tak? Słucham? No tak, jemu by się przydało pewnie. Mnóstwo jest tego typu motywów, którymi tego typu ludzie mogą się posługiwać. Proszę bardzo. Jedno takie pytanie mam do sprawdzenia właściwie. Czy pan redaktor widział, czy słyszał kiedykolwiek, co się dzieje z przechwytywanymi narkotykami? Słucham? Przechwytywanymi narkotykami, tam tymi dopalaczami, albumie narkotyki, tak. Normalnie to powinno się odbywać niszczenie tego pod kontrolą społeczną, czego w żadnym państwie ludzie nie po prostu nie doświadczą, żeby się dowiedzieli, co się w tym dzieje. Jest taka książka Luca Rastello, jak przemycasz tonie kokainy i szczęśliwie, gdzie na dzielnej okładce jeden z naszych czołowych redaktorów, zapomniałem nazwiska w tej chwili, określił, że narkobiznes w Meksyku to jest 50% PKB, natomiast w Stanach Zjednoczonych tylko 20%. Ale porównując PKB Stanów Zjednoczonych, 20% USA, 50% PKB, no to jest kolosalna różnica. To są gigantyczne kwoty, jak to wszystko tam przebiega i tak dalej, to można się między innymi z tej książki dowiedzieć, ale nie tylko. Ja nawet taki temat wrzuciłem w kampanii prezydenckiej do sprawdzenia i nie dostałem żadnej odpowiedzi na ten temat. Wie pan, pytanie jest bardzo szerokie, bo to nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z tymi narkotykami. Są bardzo różne historie. Ja tam sięgam do zakamarków pamięci. Pamiętam taką historię z taką filmą Bracia Impex, gdzie też właśnie były jakieś potężne ilości narkotyków, później te narkotyki zginęły z depozytu policyjnego, nikt nie wiedział, śledztwo umorzono, były podobne historie w ABW. Tu nie ma prostej odpowiedzi, bo to
To jest sprawa wielowątkowa i pewnie każdą historię tego typu trzeba by rozpatrywać oddzielnie. No niewątpliwie handel narkotykami to jest wielki biznes, gigantyczny biznes. Nie wiem, jak porównywany na przykład z handlem bronią czy innymi, ale nie ulega wątpliwości, że jest to potężny biznes. Natomiast oczywiście no, w naszych realiach, myślę, w realiach polskich, myślę, że jednak nie czołowy. W realiach polskich myślę, że jednak nie czołowy. No ale są doniesienia czasami, że jakieś tam grube ilości kilogramów. No są, oczywiście, że są. Twardych narkotyków jest przyłapanych i co się z tym dzieje? Powinno być to niszczone. Proszę, bo tam pan chce na końcu jakieś pytanie. Dlatego, że wywołało to powiedzmy jakieś złe wrażenie na świecie, ale nie uważa pan, że może jest tak dlatego, że na nich też ci poprzedni zarzucają? Znaczy ci, którzy stricte rządzą, czyli określmy to USA i tak dalej, to wynika chyba bardziej z tego, bo można by to przeprowadzić w sposób po prostu taki, żeby nie wywołać. To znaczy, wie pan, ja powiedziałem to, co mi, bo mnie to interesuje i próbuję uzyskać odpowiedzi, tak jak państwo, tam gdzie nie znam odpowiedzi na pytania, a chciałbym je uzyskać, to staram się dopytywać w różnych miejscach. No w tym wypadku taką odpowiedź uzyskałem od kolegów, którym ufam, bo znam ich od lat, tych z firmy doradczej SS Music z Torunia, którzy współpracowali z Lechem i Marią Kaczyńskimi, a dzisiaj współpracują z Jarosławem, gdzie oni mi to tak wytłumaczyli, że chciałoby się, ale brakuje sił, że to nie jest ten moment, że trzeba dużo przygotować. Uwierzcie mi państwo, że ja to, co wiem i co mogę udowodnić, to państwu, uwierzcie mi proszę, pokazuję. Gdybym miał jakąś wiedzę o tym, że na obecnych decydentów, nie wiem, są jakieś sznurki prowadzące do WSI czy gdziekolwiek indziej, to nie miałbym oporów, żeby o tym pisać. Ja nie jestem dziennikarzem, który ma na czele napisane Prawo i Sprawiedliwość. Ja mam swoje poglądy, ja się tych poglądów nie wstydzę i ja poparłem w wyborach prezydenta Andrzeja Dudę w drugiej turze, bo w pierwszej kolegę, z którym nie zawsze się zgadzam, ale mam wrażenie, że mimo, że się często nie zgadzamy, wydaje mi się, że jest uczciwym człowiekiem. Mówię o Grześku Braunie. W drugiej turze poparłem Andrzeja Dudę, jak myślę, większość spośród państwa. I też oczekiwałem, że pan Andrzej Duda, obiecując, że ujawni aneks do raportu WSI, kiedy zostanie prezydentem, to zrobi. Więc jest to dla mnie rozczarowanie i zastanawiam się, z czego to wynika. Czy z tego, że jest jakiś trup w szafie, o którym nie wiem, czy z tego, że ma złych doradców, czy z tego, że prowadzi, nie wiem, jakąś grę obliczoną na wzrośnięcie, tak, że chce się wzmocnić. Nie mam pojęcia, przeżywam tu rozterki podobne do państwa. Wiem jedno, że Andrzej Duda coś obiecał, a prezydent Andrzej Duda nie dotrzymuje. Natomiast pana pytanie, no to jest to pytanie, które chodzi po głowie panu, mnie i pewnie wielu tysiącom osób, ale ja się staram mówić o faktach, czyli jak coś wiem i jestem w stanie to udowodnić, to państwu mówię. A jak nie wiem, no to staram się nie mówić, no bo mając tyle procesów za sobą wygranych, wiem jedno, że człowiek musi być odpowiedzialny za słowo i raczej starać się mówić to, co wie i co jest w stanie udowodnić. A jak się tylko domyśla, no to lepiej ukry się w język, bo potem mogą być z tego kłopoty. Pewnie bym nie wygrał tych wszystkich procesów, gdybym mówił o rzeczach, których się domyślam, albo o rzeczach, które wiem, ale których nie udowodnię. Udało mi się pewnie przez to przejść, przede wszystkim dzięki modlitwie, ale też w jakiejś mierze dzięki temu, że staram się naprawdę pilnować i pisać, mówić o tym, co jest faktem, udowodnialnym faktem. Więc nie wiem tu o niciach prowadzących od WSI na przykład do PiS-u, tego nie wiem. Natomiast no, to, co wiem, no, to staram się państwu pokazywać w swoich książkach. Proszę, to już może dwa pytania i będziemy kończyć. Proszę bardzo. Ja takie jedno tylko króciutkie. Nie pamiętam, jak niedawno podpisywaliśmy taki apel w sprawie tego, żeby przekazać śledztwo panu Witkowskiemu, co tak się stało, bo podpisywaliśmy tą petycję i nie wiemy,
Jaki jest finał tego? Ujawniłem finał tego na swoich stronach internetowych, w internecie, ale powiem Państwu, przekazaliśmy tę petycję do pana ministra Ziobro, do pana prezydenta Andrzeja Dudy, także na ręce pana Jarosława Kaczyńskiego i także na ręce pani premier Beaty Szydło. Ksiądz Małkowski, niezależnie od naszej petycji, z każdą z tych osób odbył rozmowy. Odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy, były bardzo okrągłe w rodzaju trwa śledztwo, sprawa jest analizowana, badana, mniej więcej w tym duchu, czyli takie okrągłe, nic nie mówiące odpowiedzi. A ksiądz Małkowski uzyskał odpowiedzi bardziej konkretne. Tak, Andrzej Witkowski powinien to śledztwo dostać do dokończenia. Powiedzieli mniej więcej wszyscy to samo. Jego przyjaciel Jarosław, Andrzej Duda, z którym rozmawiał ksiądz Staś, premier Szydło, z którym rozmawiał i także minister Ziobro, z którym rozmawiał. Ale jeszcze nie dziś, bo najpierw kanonizacja. Innymi słowy, chyba uwierzono, albo po prostu jest obawa, że rzeczywiście śledztwo prokuratora Witkowskiego może zatrzymać czy zaburzyć proces kanonizacyjny i albo tak to wdrukowano, że mając tyle otwartych frontów, decydenci nie chcą otwierać kolejnego z częścią Kościoła, bo wiadomo, jak, że Kościół w Polsce też jest podzielony, na jeden i ten sam temat dwóch biskupów powie dwie różne rzeczy. Wziąć na przykład biskupa Nycza i biskupa Dzięgę, no to kardynała Nycza i biskupa Dzięgę to nie powiedzą. O tym samym powiedzą dwie różne rzeczy. Więc nie wiem z jakich przyczyn, domyślam się tylko tak, że być może jest tyle tych otwartych frontów. No w każdym razie ksiądz Małkowski od każdej z tych osób uzyskał mniej więcej taką odpowiedź, tak? Jesteśmy za tym, żeby Andrzej Witkowski skończył swoje śledztwo i niechaj skończy, ale najpierw niech będzie kanonizacja księdza Popiełuszki, żeby przypadkiem jego śledztwo nie zaszkodziło kanonizacji. Tylko, że kanonizacja może być za rok, a równie dobrze może być za lat 10, a może jeszcze dłużej. Nie będzie już wtedy może Witkowskiego, nie będzie świadków, może dokumenty się gdzieś zagubią i wtedy sprawa zostanie dla historyków. Przejdzie z ojca na syna, z syna na wnuka. A Państwo, którzy pamiętacie księdza Jerzego i ja i inni, już pewnie w takim układzie byśmy tej prawdy nie doczekali. Ale póki co jest nadzieja, dlatego Panią poproszę o podpisanie jeszcze jednej petycji, bo właśnie uruchomiliśmy niedawno kolejną i ksiądz Małkowski chciałby ją zanieść osobiście jeszcze raz do swojego przyjaciela Jarosława i jeszcze raz z nim porozmawiać. Chcemy zebrać 100 tysięcy podpisów. Jest ta petycja w internecie ksy.jerzypopiełuszko.pl. Jak ktoś z Państwa by mógł, bardzo proszę. Jest tam w tej chwili chyba około 20 tysięcy podpisów, czyli brakuje nam jeszcze drobne 80 tysięcy. No cóż ja mogę powiedzieć. Ksiądz Stanisław dotarł także do ojca Rydzyka, bo nie mogąc u polityków poszedł do księdza dyrektora i ksiądz Rydzyk powiedział księdzu Małkowskiemu takie słowa, jak mi przekazał ksiądz Stasia, przecież mówi prawdę, bo nigdy nie kłamie, to tak na pewno było. Przytulił go tak ojcowsku, jak takiego naiwnego chłopca i mówi: księże Stanisławie, gdybym ja w tej chwili wziął na antenę Radia Maryja, tak jak ksiądz chce, walkę o tą sprawę i gdybym nagłaśniał, że trzeba przywrócić śledztwo Andrzejowi Witkowskiemu, to proszę księdza, nie ma mnie w tym radiu, ani nie ma tego radia. Tak odpowiedział księdzu Stanisławowi ksiądz Nycz, ksiądz Rydzyk. No więc co to za sprawa, której wszyscy się boją, obchodzą ją szerokim łukiem, nikt nie chce jej dotknąć. Proszę Państwa, bo w tej sprawie jest cała najnowsza historia III RP. Jeżeli 30 października 1984 roku Kiszczak, Jaruzelski, Mazowiecki, Geremek i Rakowski siadają przy stole, a jest to dzień wydobycia zwłok księdza Popiełuszki z nurtu Wisły, i w tej piątce przyjaciele księdza Popiełuszki, czyli Mazowiecki, Geremek, fałszywi przyjaciele, z tymi, którzy wydali wyrok śmierci na niego, ustalają, że ta sprawa nie będzie wyjaśniana. A tak w ogóle to nieważne, tego typu sprawy. My musimy razem tutaj sobie podzielić ten tort na nowo. No nie te słowa, ale ten sens, tak? To nie okrągły stół zapoczątkował trzecią RP. To morderstwo księdza Popiełuszki zapoczątkowało trzecią RP i na kanwie tej zbrodni zaczęto budować nowy układ. 30 października 1984 roku. Skąd my wiemy, że to było? No dzięki generałowi Kiszczakowi, który nagrał tę rozmowę. Andrzej Witkowski dotarł do nagrania i umieścił w materiałach swojego śledztwa. Innymi słowy, ujawnienie tej sprawy
to jest zakończenie tej sprawy, to jest nie tylko wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci księdza Jerzego, ale to jest też pokazanie tych wszystkich paktów i układów, które narosły na kanwie tej zbrodni. Tych wszystkich pluży autorytetów cywilnych, politycznych, także kościelnych, wielu, wielu innych. Ta sprawa to jest trzęsienie ziemi. I dlatego tak wiele osób nie dotyka tej sprawy, używając różnych argumentów. Ostatnio jest w modzie mówienie, że to zaszkodzi kanonizacji. Pan chyba pytał, tak? W ostatnimi czasy współpracuje Pan z telewizją Real24.pl, Pana Marcina Roli. Jest tam także redaktor Pan Kamil Całek. Człowiek, który kilka lat temu był, nazwijmy to, pokazany na światło dzienne przez pana Zbigniewa Stonowę jako policjant, który został wyrzucony z policji, bo sprzeciwiał się wystawianiu tam mandatu ludziom, którzy przychodzą na czerwone świetle, uważał, że policja nie powinna tak działać. I osoby, które się interesują, wiedzą, co tutaj pan mówi o panu Zbigniewie Stonodze, jaki to jest człowiek, że pan wygrał rozprawę w trybie wyborczym, tak? I czy pan Kamil Całek nie jest kreowany na swego rodzaju wtykę dla nie wiadomo kogo właśnie w telewizji Wyralu 24? No, mówiąc szczerze, nie wiem. Wie pan, jest tyle rzeczy, tyle spraw, nad którymi człowiek powinien się zastanowić, ale brakuje no, czasu brakuje, doby brakuje, bo doba jest za krótka. Tak naprawdę ja śpię po 3 godziny na dobę, analizuję tyle spraw, które wokół mnie. W międzyczasie próbuję jeszcze być mężem i ojcem. 4 dzieci, które przez 9 lat nie miały tego ojca, bo ciągle gdzieś w papierach, w prokuraturach, sądach, ciągle gdzieś walczący o przetrwanie, że ja nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie, czy Zbigniew Stonoga kogoś kreuje, czy nie. No, kompletnie nie wiem, jak panu odpowiedzieć, bo po prostu się nad tym w ogóle nie zastanawiałem. Ale myślę, że jeżeli jedyną poszlaką byłoby to, że padły jakieś dobre słowa ze strony Zbigniewa Stonogi o kimś, to może trochę za mało, żeby mówić o tym, że ten człowiek kreuje, właśnie wytwarza jakiegoś swojego następcę. Może to troszkę za mało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja jeszcze mam pytanie. Tak. Mam pytanie do pana. Czy w pańskiej wiedzy, w pańskim odczuciu, czy śmierć generała Petelickiego, która jest zagadką, ale do wyjaśnienia, i śmierć wicepremiera Lepera, która jest powiązana z mafią gazową, doczekamy się, czy nie doczekamy wyjaśnienia? Ja gdybym nie wierzył, naprawdę, to nie to, że tak trzeba mówić, tylko naprawdę, gdybym nie wierzył, że doczekamy się, to nie wiem, czy nie szukałbym w tej chwili już innego zajęcia. Wierzymy z Tomkiem Budzyńskim, bo tak się razem wspieramy z tym majorem ABW, z którym pouczyły mnie trudne przejścia, jego i moje, bardzo podobne, że ta praca ma sens, nie tylko informowania, ale też jakieś puenty, że ta puenta nastąpi, bo jeżeli ja się nie mylę, myśląc to, co myślę o Jarosławie Kaczyńskim, a wydaje mi się, że to jest uczciwy człowiek, jestem o tym wręcz przekonany, że to jest uczciwy człowiek. Powiem państwu więcej, takie swoje osobiste przemyślenie, że jest to dla mnie osobiście jedyny polityk, któremu jestem w stanie zaufać. Jak biorę pod uwagę wszystkie opcje polityczne, to chyba jedyny, któremu jestem w stanie zaufać od początku do końca, albo prawie do końca, no bo tutaj ksiądz Mokowski czasami troszkę się różni. I myślę sobie, że gdyby tak Jarosław Kaczyński na przykład no, zachorował albo coś innego spowodowało, że musiałby się odsunąć w cień, nie powiem umarł, to wiecie państwo, nie ma PiSu. Jest 5 grup, które się zwalczają. Grupa Macierewicza, grupa Dudy, grupa Biereckiego, grupa z Ziobry, starego PC i tak dalej, to jest ten klej. Nie ma na razie nikogo, kto mógłby go zastąpić. Dlatego myślę sobie, że Jarosław Kaczyński musi mieć dużo zdrowia, żeby przynajmniej doczekać wykreowania jakiegoś lidera, którego na dzisiaj nie ma. Albo nowej konstytucji przynajmniej. Albo nowej konstytucji. No w każdym bądź razie ja Jarosławowi Kaczyńskiemu na tyle wierzę,
na tyle mi się wydaje, jest człowiekiem uczciwym, że nie dopuszczam do myśli, że on chciałby, żeby tego typu zbrodnie zostały na wieki wieków amen niewyjaśnione. Ci, którzy są niego bliżej, wspomniani przeze mnie dwaj koledzy, twierdzą, że na 100% to będzie wyjaśniane. Myśmy w tej sprawie złożyli, w sprawie śmierci Lepera z Tomkiem Budzyńskim, zeznania na początku tego roku. W styczniu i w lutym składaliśmy zeznania w prokuraturze, co było dla mnie miłą odmianą, bo nie byłem tam przeprowadzony w kajdankach jako bandyta, tylko jako autor książki. I prokurator robił wielkie oczy, bo mówi, że o wielu rzeczach nie wiedział i dopiero od nas się dowiedział. Składaliśmy te zeznania, mając pełną świadomość, że to nie ten prokurator będzie decydował, jakie będą losy tego śledztwa. Bo myślę, że Państwo nie jesteście na tyle naiwni, żeby wierzyć, że przy tego typu sprawach jakiś szeregowy prokurator podejmuje decyzję, wszczyna śledztwo czy nie. Prokurator ma swojego przełożonego, a ten ma swojego, a tamten ma ministra Ziobrę, a minister Ziobro ma Jarosława Kaczyńskiego. I to Jarosław Kaczyński podejmie decyzję, czy sprawa śmierci Andrzeja Lepera będzie wyjaśniona, czy nie. Czy sprawa generała Petelickiego będzie wyjaśniona, czy nie. A w oparciu o to, co mówią moi koledzy, Jarosław Kaczyński chce tego wyjaśnienia, tylko po prostu uważa, że nie ma na ten moment dość sił i odpowiedniego przygotowania wielu rzeczy, sądów, konstytucji i tak dalej, że to trzeba najpierw przygotować, a potem robić. Więc składaliśmy te zeznania przed prokuratorem, który wyglądał na mocno przestraszonego i mocno niedoinformowanego, mając jednak przekonanie, że decyzja zapadnie zupełnie gdzie indziej. Bo myślę, że Państwo to wiecie, że to nie prokuratorzy w takich sprawach podejmują decyzje. No jak ktoś myśli, że prokurator, od taki zwykły prokurator, gdzie się idzie, składa zeznania, że on sam z siebie podejmie decyzję, czy wszczyna śledztwo w sprawie śmierci Lepera czy Petelickiego, no to ktoś jest naprawdę bardzo naiwny. Ale teraz będzie łatwiej wyjaśnić sprawę Lepera, jeżeli Polska weszła w gaz łupkowy z USA. I wiadomo, jak sprawy gaz łupkowego na Ukrainie się rozgrywały. I tu pan poruszył, panie redaktorze, właśnie ten wątek, o czym ja nie wiedziałem, że generał Petelicki mógł też zginąć wskutek tego, że gdzieś tam miał się zainstalować jako think tank gazu łupkowego z USA. I to na bazie przeciwstawnych interesów w gazie łupkowym w Ukrainie, które doskonale znam, ja się zajmuję energetyką od kilkudziesięciu lat. Tutaj widzę wątek, który trzeba dokładnie było sprawdzić, gdzie się przydarzy. No na pewno ten wątek... Bo z tym gazem łupkowym z USA to wcale nie jest taki wielki rarytas, jak nam się wydaje. No na pewno ten wątek i kilka innych. Tak jak powiedziałem Państwu, my z Tomkiem Budzyńskim w obu tych historiach narysowaliśmy tło. To tło trzeba teraz wypełnić szczegółami. Pokazaliśmy, że w przypadku śmierci Lepera i Petelickiego na pewno nie było to samobójstwo, a kwestią woli politycznej i tylko politycznej będzie, by tę kwestię wyjaśnić do samego końca. Proszę Państwa, może podziękuję już za taką cierpliwość. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Pięknie dziękuję i mam nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie. Do zobaczenia, mam nadzieję. Czekamy.